Dzień dobry. Chciałabym Państwa serdecznie powitać na seminarium pod tytułem Wiedza Zapomniana, Budownictwo Drewniane i Tradycje Ciesielskie w Polsce, organizowanym wspólnie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa Centrum Architektury Drewnianej oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Wydarzenie organizowane jest z dwóch powodów. Po pierwsze, Narodowy Instytut Dziedzictwa świętuje w tym roku 60-lecie misji. Więc staramy się uświetnić te rocznice różnego rodzaju wydarzeniami, wystawami, które podróżowały po całej Polsce, ale również konferencjami pozwalającymi poszerzać wiedzę. Dziś spotykamy się po to, aby rozmawiać o tradycjach związanych z architekturą drewnianą w Polsce a pretekstem do tego wydarzenia jest wystawa, którą będą Państwo mieli możliwość obejrzeć, wystawa Duch Ukryty w Drzewach tradycja i konść japońskiego ciesielstwa. Każdy z Państwa otrzymał wejściówkę na tę wystawę, wchodząc tutaj, więc o samej wystawie jeszcze dowiedzą się Państwo nieco więcej za chwilkę. Ja też ze swojej strony bardzo chciałam podziękować Muzeum Manga za umożliwienie nam zorganizowania tego wydarzenia. I aby nie przedłużać z uwagi na napięty harmonogram czasowy, chciałabym poprosić panią dr. Habilitowaną Monikę Bogdanowską, zastępcę dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, o zabranie głosu. Dzień dobry, szanowni państwo, ogromnie się cieszę, że jesteśmy tutaj w tym miejscu, że nasze wydarzenie doszło do skutku. Sam pomysł, tak jak powiedziała pani kierownik, narodził się jakiś czas temu z czystej zazdrości. To znaczy ogarnęła mnie tak ogromna zazdrość, że Japończycy mają tak wspaniałą tradycję i ta tradycja zostaje tutaj nam pokazana, że przyjechali cieśle, że mieli wszystkie palce, że reprezentowali tradycję, która trwa po 600 lat w rodzinach. Że po prostu pomyślałem, my też coś musimy zrobić na naszą, na naszą niewielką skalę. Też chcieliśmy zrobić takie wydarzenie, w którym biorą udział osoby, że tak powiem, fizycznie zaangażowane w ratowanie architektury drewnianej. Ludzie, którzy reprezentują fundację, miłośnicy architektury drewnianej, ci, którzy drepczą po różnych zakamarkach i robią jej zdjęcia, żeby to było takie forum, gdzie wszyscy się spotkamy, porozmawiamy, a potem myślę, w gorących dyskusjach autobusami pojedziemy jeszcze zobaczyć prywatny skansen i wielkie dzieło pani konserwator Eli Graboś, która zupełnie własnymi siłami ratuje architekturę drewnianą. Ogromnie dziękuję pani dyrektor cichciaruk Maj za przychylność i przygarnięcie nas tutaj w te wspaniałe wnętrza, w te wspaniałe miejsca. Życzę udanego wydarzenia i ja od razu mówię, że będziemy cieszyć się na wszystkie rozmowy, natomiast niestety musimy bardzo precyzyjnie przestrzegać czasu. Mamy zorganizowane autokary, przejazd, więc jest to logistycznie skomplikowane i proszę od razu wszystkich prelegentów o wybaczenie, jak będziemy im wyłączać mikrofon i machać rękami. Dziękuję bardzo i proszę w takim razie panią dyrektor Manki o zabranie głosu. E bardzo dziękuję, dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Ja już nie muszę państwu tłumaczyć i wyjaśniać, dlaczego spotykamy się tutaj. To jest oczywiście radość i satysfakcja obopólna i dla Instytutu, i dla Muzeum, bo to wydarzenie, dla którego w no jakimś sensie pretekstem, impulsem, tłem jest ważna dla nas wystawa. O, japońskim ciesielstwie. To jest, to jest modelowy przykład tego, jak muzeum działa, jak chce działać. Rozmawiamy o problemach architektury drewnianej w Polsce, ale możemy się odwołać i odnieść do, do tego, jak to wygląda w Japonii właśnie. I to jest ten dwugłos, jeśli tak można powiedzieć, polsko-japoński. On jest wpisany w to miejsce od samego początku, od idei fundatora, czyli Andrzeja Wajdy, który myślał o tym miejscu oczywiście jako domu, jak sam mówił, dla kolekcji sztuki japońskiej, wspaniałej kolekcji zebranej przez Feliksa Mangę-Jasieńskiego, która jest własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, a tutaj ma swój dom, ale także w nie mniejszym stopniu jako o miejscu, gdzie spotyka się Japonia z Polską, Japończycy i Polacy, Daleki Wschód, czy generalnie Wschód i Zachód. I to jest też taka ogólna refleksja, że y, ktoś może zapytać, czemu mówimy o polskiej tradycji? Proszę Państwa, kiedy zajmujemy się my tutaj y, odległymi kulturami. To zawsze jest duży wysiłek, żeby je poznać i zrozumieć. To odkrywamy po czasie, że lepiej inaczej widzimy naszą własną kulturę i tradycję, i lepiej ją rozumiemy z tej właśnie perspektywy. Te porównania są naturalne i z nich wynikają pewne wnioski. I to jest bardzo, bardzo dla nas, wszystkich, mam nadzieję, pożyteczne i twórcze. Jeśli mówimy o tym dwugłosie polsko-japońskim, o tym myśleniu wpisanym od początku i w koncepcję fundatora, to także dotyczy to projektu tego budynku, jego architekta Arata Sodzaki, który wówczas był z pewnością no, najbardziej znanym japońskim architektem, cenionym i który swój projekt budynku przekazał Andrzejowi Wajdzie przekazał fundatorom, bo tak zapalił się do samej idei i on także odwołuje się w projekcie do obu tradycji i łączy je w spójną całość. Tradycja lokalna dla... I jakiego? to cegła. To jest to, co on zauważył, dostrzegł. Przyjechał do Krakowa, przyjechał do Polski. Dla niego to był ten materiał lokalny, który miał, miał tutaj y, y, zaistnieć w projekcie. A tradycja japońska to dla niego drewno. Wyraźnie nawiązuje do, do form tradycyjnego budownictwa drewnianego w Japonii, a nawet do zamku samurajskiego i rzeczywiście to chyba nie jest przesada. Mamy drewnianą konstrukcję dachu, mamy otwarte sklepienie dachowe dużo, jak Państwo zauważycie, ciemnego drewna belki, podłoga. W holu głównym, w galerii. To jest bardzo silny akcent tej architektury. Więc mamy cegłę i drewno. Ale szczerze mówiąc, dla mnie zawsze to był pewien problem, bo przecież drewno to także nasza e, tradycja, e, polska tradycja. Jak to się dzieje, że ta ciągłość tradycji budownictwa drewnianego w Japonii jest czymś oczywistym? Japonia kojarzy nam się z drewnem, a jeśli chodzi o Polskę, to niekoniecznie. I wystawa, którą na którą Państwo zapraszamy i którą anonsujemy, daje właśnie odpowiedź na, na to pytanie. Pokazuje wszystkim, jaka jest rola drewna w, w japońskiej tradycji budowlanej. Udało nam się pokazać, jak ogromnym szacunkiem jest ten szlachetny materiał darzony przez, przez Japończyków. To, co jest cechą kultury japońskiej w ogóle, czyli wrażliwość na piękno. I dla nas to był bardzo ważny duchowy wymiar rzemiosła i takie właśnie podejście, które my, obawiam się, zatraciliśmy, no wręcz sakralne czy religijne, do całego procesu. Najpierw do drzewa jako no, żywej istoty w szyntoizmie, a potem do całego procesu obróbki tego materiału. Ale to, co jest najważniejsze i co nas tak naprawdę różni, to jest ciągłość tradycji. Bo mówimy o tradycji w przypadku Japonii, ale tak naprawdę trzeba powiedzieć, jest tradycja i jest dzisiaj. I dzisiaj to jest żywe. Hmm. Proces wygląda na ogół bardzo podobnie od warsztatu tradycyjnego warsztatu rzemieślniczego do nowoczesnej firmy. Pozwólcie Państwo, że ja dam przykład bardzo konkretny tego, o czym mówię. W niedzielę mieliśmy ważną wizytę wizytę zarządu firmy Takenaka, nowoczesnej firmy budowlanej, która osiągnęła sukces na całym świecie, która także była była Budowała te, ten gmach, w którym jesteśmy, przed laty, a która ma czterechsetletnią tradycję. Oczywiście zaczęło się od rodzinnej firmy zajmującej się ciesielstwem. Stopniowo, w czasie rewolucji, jeśli tak można powiedzieć, przemysłowej w Japonii, ta firma zajęła się budownictwem i odnosi sukcesy. Proszę Państwa, to jest ciągłość. Na czele tej delegacji stał prezes Takenaki, główny szef, siacio sama. Proszę Państwa, jak sądzicie, jak brzmi jego nazwisko? On się nazywa Toichi Takenaka. I to pokazuje nam pewną zasadę. Ona się odnosi do drewna, budownictwa, ciesielstwa czy ciesiołki, jak lubię mówić, ale ono się odnosi do wszystkich dziedzin i dyscyplin japońskiej, sztuki, rzemiosła, japońskiego, dziedzictwa materialnego, ale także niematerialnego, bo to dotyczy tańca, teatru, muzyki. To rzemiosło, ta sztuka, ta umiejętność przechodzi z ojca na syna przez pokolenie. To samo dotyczy mistrzów ciesielskich, którzy nas odwiedzali. I to jest to, co naprawdę podziwiamy, co nas zachwyca i zdumiewa. Oczywiście jest to uwarunkowane w Japonii bardzo specyficzną sytuacją, nie będziemy o tym mówić, ale to jest, to jest jakiś wzorzec sewr, sytuacji, o której moglibyśmy tylko marzyć. Proszę Państwa, ja się bardzo, bardzo cieszę i też dziękuję Pani Profesor Bogdanowskiej za tę propozycję, żebyśmy po prostu tu się spotkali i rozmawiali. To było moim marzeniem, prawdę mówiąc, a Instytut jest do tego najlepiej przygotowany i Państwo, jako, jako specjaliści w tej dziedzinie. Także witam raz jeszcze wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam na wystawę. Życzę. Ciekawej dyskusji, ciekawych obrad. Poproszę jeszcze tylko na moment w sprawach czysto organizacyjnych moją koleżankę Ole Kalfas o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do spraw merytorycznych, to trochę technicznych. Widzieli Państwo już, gdzie jest catering, tam będzie też podana przerwa obiadowa, tam będzie mieć lunch. Zachęcam do skorzystania z szatni. Tych Państwa, którzy się nie wpisali na listę, bardzo prosimy o wpisanie się. To ułatwi Pani Agnieszce kompletowanie osób, które jadą potem na wycieczkę. Dla tych z Państwa, którzy nie byli jeszcze w Madze, jesteśmy w głównym budynku muzeum, a wystawa, o której mówimy, mieści się w Galerii Europa Daleki Wschód, w budynku obok. Dostali Państwo bilety, które uprawniają do wstępu na wystawę. Można sobie podejść, ale będzie też oprowadzanie z Panem Profesorem, na które zapraszamy. Gdyby ktokolwiek z Państwa czegoś potrzebował, proszę mnie szukać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz chciałabym zaprosić Panią Natalię Skiepko z Muzeum Tatrzeńskiego imienia doktora Tytusa Chałupińskiego w Zakopanem, która przygotowała dla nas wystąpienie pod tytułem Budownictwo Ludowe, granice doskonałości. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Tytuł mojego wystąpienia, aby nie był kontrowersyjny, ja od razu powiem, że reprezentuję region Podhala. Niemniej jednak nie chciałam tutaj wprowadzić, że jest to podhalańskie budownictwo ludowe, granice doskonałości, gdyż jak Państwo wiedzą, w każdym regionie naszego kraju to budownictwo ludowe dotarło do tych granic doskonałości. I to bym chciała Państwu przedstawić. Moje wystąpienie podzielone jest na dwie części. Pierwsza część to jest ta, co się działo. Przed pojawieniem się stylu zakopiańskiego i to, co dzieje się po stylu zakopiańskim oraz współcześnie. Um, moje wystąpienie opatrzone jest pewnymi cytatami i serdecznie Państwa odsyłam do wszystkich lektur, które się tutaj pojawią. Polecam te pozycje. Naprawdę można wzbogacić swoją wiedzę i poczuć tą doskonałość tych obiektów. Um, Budownictwo ludowe, zwłaszcza w zakopanym, ja nie jestem z zakopanego, przyjechałam tam 12 lat temu, i wydawało mi się, że no cóż tam może być w tej chałpie? No nic ciekawego, po prostu to samo D drewniane płazy, ponieważ tak nazywają się te główne elementy konstrukcyjne, i że właściwie wszystko jest takie same i ta chałpa niczym się nie różni. E, no, trzeba się pochylić nad tym budownictwem, żeby zobaczyć e, tą doskonałość, e, bowiem w tej szczytowej fazie rozwoju e, każdy element w Izbie, ponieważ zasadniczo chałpa składa się albo z jednej, albo z dwóch izb, niemniej jednak każda izba jest niezależna konstrukcyjnie, i każda ta izba zbudowana jest, wzniesiona jest w tożsamym kanonie, przy czym każdy z tych elementów posiada inną nazwę i pełni szczególną i określoną funkcję. Wszystkie te punkty, każda płaza jest oznaczona, i tutaj u matlakowskiego mogą Państwo zgłębić swoją wiedzę, jak nazywają się poszczególne elementy. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na podpunkt A i na przykład na D. Tutaj Państwo zobaczą, że te elementy położone najniżej, czyli podwalina i przyciesie leżące wyżej, posiadają znacznie szersze parametry i są to e, tak zwane całe drzewa. Są to opracowane z grubsza okrąglaki, ponieważ te elementy miały mieć tą najmocniejszą, e, najmocniejsze właściwości, parametry techniczne. Powyższe płazy również mają swoje imiona i co jest bardzo ciekawe, to również element E, który już nie występuje w budownictwie ludowym, ale był to taki bardzo e, Piękny element konstrukcyjny, który miał mocno stabilizować wczepione ramiaki okienne i drzwiowe. I niestety w tym momencie został on już wyeliminowany i to są tak zwane podhalańskie rysie. Rysie w najdawniejszych obiektach były zdublowane. Opatrzyłam ten rysunek cytatem z Bogdana Tretera, który niesamowicie dużo zrobił dla Podhala w okresie międzywojennym. We współpracy z architektem Stefanem Mejerem już w tamtym momencie walczyli o uratowanie tych cennych zasobów. Tutaj jest przykład właśnie takiej typowej chałupy góralskiej. E, trzeba mieć też na uwadze, że chałupa w, na Podhalu nigdy nie występowała jako taki element niezależny. E, to zawsze była zagroda. I to jest problem, z którym zmagamy się teraz, że niestety, ale budynki gospodarskie, budynki inwentarskie, inwentarskie są eliminowane. Te chałupy na ten moment, jeżeli przetrwały, to stoją same. E, zagroda góralska była niezależną jednostką, która miała zapewnić podstawowe m, funkcje społeczne dla e, rodziny. One były były samowystarczalne i chałpa nigdy nie mogła występować oddzielnie. I mogą Państwo dostrzec na tych zdjęciach te wystające rysie ocapów, które są na linii okien, jak również to, że no ten obiekt doskonale jest wkomponowany w krajobraz. I tutaj kolejny przykład zagrody. Lokalizacja zagrody i lokalizacja samej chałupy była ściśle uzależniona od warunków terenowych i warunków klimatycznych. Obiekty posiadały właściwie okna tylko od południa, ponieważ miały być w sposób naturalny doświetlane i dogrzewane. Niesamowicie ważnym elementem w zagrodzie góralskiej były drzewa. Nasadzane były celowo. Nasadzane były przede wszystkim jesiony, ale też lipy i dęby. Te drzewa były niejakim obrońcą domu. One miały zabezpieczyć dom przed silnym wiatrem, przed burzami, przed piorunami czy przed zalewaniem, a także nasadzane blisko jesiony, których korzeni wnikały głęboko pod konstrukcję drewnianą, miały zapewniać właściwe melioracje gruntu, miały osuszać podwaliny, zabezpieczać budynek przed nadmiernym zalewaniem. I faktycznie mogą Państwo wypatrzyć grupę wielkich drzew jesionów, a pod nim zawsze znajdzie się to najstarsze domostwo. Za realizację tych obiektów odpowiadali cieśle zakopiańscy budarze i tutaj jest przykład tych budarzy zaopatrzonych w narzędzia ciesielskie. Podstawowym narzędziem cieśielskim budaży podhalańskich była siekiera. Różnie zwano te siekiery, w zależności od części regionu. W jednej części dowiemy się, że najlepsza była cieślica, czyli ta standardowa siekiera, a w innej części ta sama siekiera będzie nazwa rąbanica. Niemniej jednak sposób obróbki drewna był na początku zupełnie ręczny. Te narzędzia przybierały przepiękne, również dekoracyjne formy. Bardzo ważny był też który występował w różnych odmianach. Te blok, czyli ten taki największy, yy, największe dłuto, największy świder, którym nawiercano otwory, czy też piły. Tutaj jest bardzo ładny przykład piły ramowej z cięciwą z włosia końskiego. To są w ogóle wszystkie eksponaty, które Państwo mogą zobaczyć na kończonym. Kończącej się już aranżacji, znaczy kończy się aranżacja, będzie otwarta nowa wystawa w gmachu głównym w muzeum Tetrzańskim wszystkie te eksponaty będą do zobaczenia. Jest tutaj również pion oraz sam kołowrotek, ale na tym poniżej pionu koło tej kulki ten, który nie ma sznurka, ale panie profesorze, to jest tak samo ten sznurek, który był potrzebny do wyznaczania prostej linii i w zakopanym on się nazywał sznurek szczelać. Jest również ręcznie zrobiony cyrkiel. Cyrkiel był niesamowicie ważnym narzędziem, który był przypisany tylko majstrowi, mistrzowi Ciesielskiemu i zaraz państwu. Zaprezentuję, co się działo z cyrklem. No, niemniej jednak najważniejsza była ta siekiera. I w tych dawnych obiektach możemy zobaczyć ślady tej obróbki. Tutaj bardzo ładny przykład węgła. Na Podhalu wykształcił się na dwa copy. Bardzo dobre i mocne wiązanie węg węgła. Nie wszystkie płazy były rzezane czy rozkrajane przy pomocy piły w tartaku. Te największe, które nie mieściły się w parametrach tych prymitywnych, jeszcze wtedy wodnych tartaków, były rozłupywane ręcznie. I tu jest też podobne narzędzie, myślę, jak w Japonii. Nazywa się on kijoń. Te wielkie płazy, które nie udało się przetransportować do tartaku, były rozłupywane rozłupywane ręcznie. Kłodę nawiercano, wbijano kliny i później pobijano właśnie tym, tym narzędziem. Tutaj akurat udało mi się znaleźć tylko zdjęcie, przykład rozłupywania drewna takiego pałowego, ale no niemniej jednak ta obróbka tak wyglądała. Takie drewno było transportowane do... Do mostwa, czy do placu budowy na y, takich włókach, bądź w zimie na gnatkach. I tu jest przykład takiego narzędzia do transportowania drewna. W zależności od tego, jakiego typu to były obiekty, tak dobierany był materiał. W przypadku szałasów wysokogórskich czy na polanach, używane były drze drzewa mniejszych przekrojów. Były to okrąglaki, które opracowywano tylko z grubsza. I jest to czytelne głównie w węgłach w budowli, gdzie na przekrojach możemy zobaczyć ten materiał. Natomiast w haupach, w zabudowie wiejskiej, Rozłupywano już całe drzewo o większych parametrach do y, tych płazów, ponieważ na Podhalu funkcjonuje ta, ta nazwa płazy do, do budowy hałpy I tutaj również przed domem możemy zobaczyć już ten materiał o większych parametrach. Y, możemy też zobaczyć y, to, o czym wspomniałam, że ta haupa nigdy nie występuje jako taki niezależny byt. Zawsze jest integralnie powiązana, zwłaszcza z drugim najważniejszym budynkiem, z szopą, gdzie mieścił się y, właśnie inwentarz. Y, i ten budynek był maksymalnie blisko dostawiony do chałpy, aby przejście właściwie było możliwe suchą nogą pod szerokimi okapami. Proszę też zwrócić uwagę na piękne odrzwia, które są też zupełnie niezależnym elementem konstrukcyjnym. One są wprawione w próg, który też jest niezależny. Także tutaj mówię, te izby były zupełnie niezależne: sień i izba, i przewiązane wszystko było jednym dachem. Te najstarsze obiekty bardzo często posiadają taką nieregularną strukturę tych płazów. One nie są idealnie obrobione. O, widać te ślady sęków, widać często ślady kory. Przestrzenie między płazami wypełniane były mchem naturalnym, stąd ta nazwa mszenie. Przy czym dzisiaj już mszenia się nie stosuje jako mchu, nie używa się tego materiału, natomiast wprowadzone są te wióry drewniane. Węgiel był najważniejszym. Fragmentem budowli. I tutaj pojawiały się bardzo piękne zwyczaje. W węgle. Hmm... Południowo-wschodnim lokowany był skarb zakładzinowy. Tutaj akurat mam współczesne zdjęcie tego skarbu. Dawniej ten skarb wkładany był w zaciosany krzyżyk Świętego Andrzeja i był tam wkładany właśnie jakiś obrazek świętych, moneta i bardzo często również zioła. Tu jest bardzo ładny skarb zakładzinowy, współczesny i to się zdarza ekstremalnie rzadko, że te skarby zakładzinowe są tworzone. Głównie wynika to z inwencji fundatora domu. Teraz jak Państwo pójdą na Podhale, to będą Państwo wypatrywać w okapach węgu krzyżów świętego Andrzeja i faktycznie te obiekty, które miały skarb zakładzinowy bądź i nie, w, w okapie, w rysiach od spodu były zacinane te krzyże św. Andrzeja i był to ten element, który miał chronić domostwo przed złymi mocami i to faktycznie zostało praktycznie teraz zupełnie wyeliminowane. Te krzyżyki przybierają różnorodną formę. Naprawdę, w zależności od chałupy, mogą być mniej lub bardziej zdobione. Ten szerszy oka po, po prawej stronie to już jest obiekt w stylu zakopieńskim. Dziewitkiewicz dość wiernie starał się przenosić te tradycje, jednak z czasem one zupełnie zaniknęły. Drugim elementem, gdzie zawierano te. Hmm, magiczne poniekąd, mające chronić przed złymi mocami emblematy, to był sosrąb. I tutaj właśnie sosrąb był zarezerwowany dla mistrza Ciesielskiego. Jeżeli obiekt był zniesiony pod okiem mistrza, to ten sosrąb był bogato zdobiony i ta rozeta, ta gwiazda sześcioramienna niejednokrotnie zwielogrotniona była takim znakiem rozpoznawczym dla danego mistrza Ciesielskiego w w zagrodach bogatszych gospodarzy zdarzało się też, że ryto nazwę fundatora, imię, nazwisko, także nazwę, imię, nazwisko majstra, a czasami również bardzo indywidualne wersy modlitwy. Bardzo ciekawą interpretację skąd wzięła się ta forma wywiódł Kazimierz Mokłowski, który uważa, że gwiazdka wyszła z tego momentu, gdzie jest przecięcie pnia i rozchodzenie się gałęzi. I tutaj również przypisał wiele takich magicznych i, i symbolicznych znaczeń związanych z kultem drzewa. Z Później z kultem drzewa krzyża i stopniowo również y, ta gwiazda była zastępowana tym monogramem maryjnym, czy monogramem IHS. więc to tak jakby y, utwierdzało go w przekonaniu, że ta sztuka no, y, nie jest przypadkowa absolutnie wręcz jest y, kontynuacją pewnych y, pewnych wątków z przeszłości. Bardzo unikatową rzeczą jest na ten moment, znalazłam tylko jedną taką i to też za sprawą właścicieli, którzy mnie poinformowali o takim podpisie. I ma, na sosrębie mógł podpisać się majster, natomiast jeżeli był dobry snycerz, również chciał uwiecznić swoje nazwisko na budowli. I tutaj podpisał się na dekoracji płyciny na ganku Cieśla Józef Zaborski. Elementem identyfikującym hałpy były również odrzia. Każde oczwia i każde zwierza w każdej chałupie były zupełnie inne. Dziś oczywiście tych drzwi już niestety nie ma, mamy tylko zachowane rysunki inwentaryzacyjne i tak naprawdę po tych drzwiach czy po strębach możemy szukać tych obiektów, tych, które jeszcze zostały. Bądź niestety ze smutkiem stwierdzić o tych, których już nie ma. Kolejnym takim zwyczajem bardzo ważnym przy wznoszeniu chałupy góralskiej było stawianie wiechy. I tutaj właśnie Stanisław Witkiewicz również zachwycał się tym elementem, jak ważną sprawą góralskiego życia jest ta sztuka budownicza. I również szczyty były indywidualnie opracowywane dla każdej chałupy. Krótkie podsumowanie tej pierwszej części, które informuje nas o tym, czym były te chałupy. Że były one nieodrodnie związane układem funkcjonalnym, formalnym, konstrukcją z klimatem, krajobrazem i rzeźbą terenu, w którym powstały. Że wszystkie materiały były użyte lokalnie i w razie zużycia były wymieniane na te lokalnie występujące. Te techniki i technologie były, procesem wielowiekowe, były wynikiem wielowiekowego procesu polegającego na doskonaleniu umiejętności. Wszystkie elementy konstrukcyjne pełniły istotnie ściśle określone funkcje. Nie było miejsca na elementy, które były czysto dekoracyjne, ponieważ miało być ładnie. Każdy element miał swoją funkcję, nawet jeżeli był troszkę bardziej dekoracyjny. I zwyczaje związane z budową tej izby chałupy oraz symbolika użytych metalów stanowią dziedzictwo niematerialne. I jest to w tym momencie no, też duży problem, ponieważ no, tych zwyczajów właściwie już nie ma. Um, jak pytałam po ekipach budowlanych, to właściwie... Być może jedna na dziesięć ekip stosuje dalej ten skarb zakładzikowy czy zakładzinowy czy rzeza te krzyże świętego Andrzeja. E, tu już wchodzimy w styl zakopiański. Po lewej jeszcze jest węgiel z chałupy y, tra tradycyjnej. E, jest ta publikacja Matlakowskiego wydana w 1892 poniekąd zamyka ten okres e, tej budarki ludowej. Ponieważ w 90, 1892 roku Stanisław Witkiewicz kończy swoją drugą zaprojektowaną, ale pierwszą zniesioną willę Pepite. I faktycznie pojawienie się tych obiektów w stylu zakopiańskim e, zamknęło ten okres tradycyjnego budownictwa ludowego. Górale zaczęli wzorować się na tych nowych wzorcach zaproponowanych przez Witkiewicza w celu upiększania domu. To się po prostu dobrze sprzedało. Dawało. Te domy były większe, były bardziej funkcjonalne, były bardziej dekoracyjne. Co jednak Witkiewicz zabrał z tego budownictwa ludowego to techniki i technologie. I tutaj możemy zobaczyć tak samo węgiel w stylu zakopiańskim, który również podwalina i przycieć również są z pełnego drzewa. I ten tutaj pojawia się jeszcze zamek francuski, co również występowało w sztuce tej tradycyjnej budarki. Natomiast już wyższe węgły są związane tym węgłem, zamkiem podhalańskim. I tutaj, również na placu budowy, mogą Państwo zobaczyć te okazałych rozmiarów płazy. One również były opracowywane i obrabiane na miejscu budowy, i tu, również głównym narzędziem ciesielskim jest siekiera. Przy czym proszę zwrócić uwagę, pojawia się coraz większa ilość rysi i te rysie wystające. Z, z, wień, z górnej części wieńca budowli, w większości już nie pełnią tych funkcji konstrukcyjnych. W chałupie góralskiej rysie wystawały tylko w węgłach budowli. Tutaj one się pojawiają w większym zagęszczeniu, a w chwili obecnej na Podhalu, nawet jak mamy murowany dom, na przykład ja taki mam, to też mam rysie. Bo to jest taki element dekoracyjny, że wydaje się, że jest ładny. Teraz już bym ich nie zrobiła, ale że mam, to mam. One się nazywają obecnie śleptoki i każdy chce mieć jak najwięcej śleptoków, bo one podnoszą te walory artystyczne. Pepita niestety już nie istnieje. Ten obiekt spłonął w okresie międzywojennym, ale proszę zwrócić uwagę, jak dość wiernie, zwłaszcza ta część parteru, odtwarza tą formę chałupy góralskiej różnica no jest znaczna. Sosrąb w, w chałupie góralskiej był tym symbolem cieśli, miał określone funkcje konstrukcyjne. W strólu zakopiańskim również ta funkcja konstrukcyjna jest ważna, no niemniej jednak jest mocno dekoracyjny. No i Niestety, znaczy niestety, to jest bardzo y, wizualnie ciekawa forma ekspresji architektonicznej, no niemniej jednak jest to czysto dekoracyjna forma. I tutaj miałam przyjemność też z profesorem Afeltem gościć mistrzów ciesielskich, którzy realizowali tą wystawę. I nikt się z nich tym nie zachwycił. Miszowie byli nastawieni tylko na poznanie technik, technologii. Zadawali pytania, proszę panią, a to drewno użyte do budowy tego budynku było ścięte w jakim okresie, na jakim stoku było i pod jakim kątem było pochylone. To są pytania, na które my nie znaliśmy zupełnie odpowiedzi, bo dla naszych współczesnych budarzy to zupełnie nie jest ważne. Styl zakopiański rozwijał się dalej w okresie międzywojennym. Te budynki nazywamy obiektami w stylu zakopiańskim II. Tutaj już wkroczyli inżynierowie, architekci i wykreowali przepiękne budowle, gdzie już uniezależniła się ta konstrukcja od funkcji. Wprowadzili przeszklenia w narożnikach i wprowadzili bardzo ciekawe, zupełnie inne dekoracje motywy dekoracyjne, które inspirowane były art deco. Proszę zapamiętać ten sosręb i te motywy dekoracyjne. Chciałam też zwrócić uwagę na jednego człowieka, Jędrzej Czarniak. Wspaniały budarz. Właściwie przez kolegów, to jest już okres powojenny, przez kolegów architektów nazwany ostatnim budarzem Podhala. Jędrzej Czarniak to jest ten pan pier na dolnym zdjęciu pierwszy z prawej, oraz tam w środku, pośród cieśli. To był architekt wykształcony z rodziny góralskiej, który posiadał wieloletnią, wieloletnie doświadczenie w budowaniu tych domów. Pochodził z rodziny budarzy i. Miał ogromne serce do tego, co robił, ponieważ najbardziej zależało mu, żeby te obiekty były dobrze zbudowane, więc on mnóstwo czasu spędzał z młodymi chłopakami, ucząc ich, przyuczając ich do zawodu. Co więcej, nie projektował obiektów. Też ten obiekt, który widzieliśmy wcześniej, jest po lewej, willa Przytulna, jest projektu Jędrzeja Czerniaka, niemniej jednak gro jego projektów poświęconych było tradycyjnemu budownictwu. On chciał zatrzymać te proporcje i tą kubaturę, rozbudowując o te nowe formy inwentarskie i Adoptując te domy do współczesnych potrzeb, Natomiast jak to wygląda współcześnie? Współcześnie odchodzi się już od tej nazwy budorze. Są to przede wszystkim ekipy majstrów, cieśli. Dalej siekiera jest najważniejszym elementem na budowie, przy czym pojawiają się już wiadomo, że współczesne narzędzia oraz inny sposób obróbki drzewa. Natomiast węgiel, który jest najważniejszym elementem konstrukcyjnym, nadal jest obrawiany ręcznie i nadal... To majster typuje najzdolniejszego cieśla, do te cieśle, aby ten węgiel był jak najlepiej opracowany. On musi być jak najbardziej szczelny. No, niemniej jednak wprowadzone są już piły motorowe i te ślady obróbki są widoczne. Również przy obiektach zabytkowych niestety nie są używane te dawne techniki sosrąp nie jest już znakiem identyfikacyjnym dla danego majstra. Tak naprawdę sosrą, co będzie na Sosrębie wybiera sobie inwestor. I tutaj widzą Państwo poplątanie tych dwóch motywów. Jest ten motyw kryształkowy z Sosrębu Ardekowskiego i motyw z wielokrotnionej rozety. No niestety stolarki okienne zostały zlicowane w jedność, stolarki drzwiowe. Wcześniej był to monumentalny słup drewniany postawiony pionowo, teraz już to wszystko się zlało. Są to wiadomo, postęp jest konieczny i te i, i, uszczelnienia i wzmocnienia tych właściwości termicznych oczywiście tylko no, brać pod rozwagę, aby to jednak może nie pojawiało się w obiektach zabytkowych. I wprowadzone są niestety te y, stolarki z drewna klejonego, i to drewno klejone. Y nie ma za bardzo, tak jakby ekipy, które prowadzą pracę przy obiektach zabytkowych, nie zwracają na to uwagi. No naprawdę trzeba się naprosić, żeby wprowadzić słup, który jest z drewna pełnego, albo żeby podwaliną na ganku chociażby było właśnie kantówka, a nie drzewo klejone. Ponieważ no, drewno klejone nigdy nie spatynuje w piękny sposób, ono, ono będzie zawsze równe, sztywne. Natomiast tutaj czasami udawało się, aby jednak odtwarzać te, te dawne elementy elementy w tych parametrach, e, no widzimy, że niestety podwalina, która ma być najważniejszym elementem domu, czasami jest zupełnie sztukowana, trudno mi powiedzieć, czy to jest dobre czy złe, jakiś fragment oryginalnej został, no, ale jednak miał to być ten element, który był najsolidniejszy, a w tym momencie nie jest i również w obiektach zabytkowych niby są wprowadzone dobrej jakości, ładnych przekrojów, płazy, ale to są płazy, a miały to być e, pełnowymiarowe okrąglaki. Przepraszam, śpieszę się. Również tutaj Państwo mogą zobaczyć jedna z najstarszych, najpiękniejszych chałup. Ona jest oszalowana w celu wzmocnienia tych parametrów termicznych, ale również jest tak poszerzony okap, jest wprowadzony nowy współczesny rodzaj podsiubitki pod okapem i są zmultiplikowane te rysie, śleptoki, które mają pełnić te funkcje dekoracyjne. Bardzo często ten y, dobrej jakości materiał, na którym widoczne są ślady obróbki, jest zrzucany, jest wyrzucany i wprowadzane są współczesne nowe z, ze sztucznych suszarni y, kantówki, które no, nie mają nawet połowy tak dobrych parametrów technicznych jak te stare drewno, no, ale, ale niestety tak się dzieje. Wymieniane są całe więźby i wymieniane jest pokrycie dachowe. Jeżeli chodzi o wymianę więźby, to, to jest to trudna sprawa, ponieważ te więźby w, w chałpach, one nie... No, bardzo ciężko byłoby zamieszkać w takim obiekcie. Natomiast jeżeli chodzi o pokrycie dachowe, to plaga blachówki podobnej, która zalała Podhale jest naprawdę straszna, ponieważ no, ten materiał nie ma nic wspólnego przede wszystkim z Podhalem. On został wymyślony w Nowej Zelandii, a na ten moment pojawia się nawet na obiektach wpisanych do rejestru. Bardzo złej jakości jest gąt. Trzeba się dobrze nachodzić i przypilnować, aby wprowadzić gąt o w miarę zbliżonych parametrach. Po lewej stronie jest gąt modrzewiowy, wyłupany mechanicznie promieniście, natomiast po prawej stronie jest też podobno gąt, przy czym są to po prostu pożnięte deski i takie, takie coś no, zupełnie nie sprawdzi się na obiekcie i jak Państwo widzą, yy, no, właściwości techniczne tego, tego pseudogątu po lewej stronie naprawdę bardzo szybko się skończą. E, niestety w ostatnim czasie właśnie szukałam tych zagród, które mnie bardzo zafascynowały, które były no, przepięknymi, wpisanymi w krajobraz, założeniami. Tak one wyglądają współcześnie i tu bardzo trzeba się nachodzić, żeby je znaleźć, ale też po, korzystać z pomocy lokalnych ludzi, którzy po nazwisku tak naprawdę kojarzą. I to niestety Zagroda Pokusów na Królewskiej w Kościelisku. Jedna z najpiękniejszych no, w chwili obecnej została tylko Piwniczka. Również chałpa Macieja Ogórka, w której był ten sostrą, z, z tą zwielokrotnioną rozetą z tymi inskrypcjami, w tym momencie ta chałpa zniknęła. Nie ma jej, została rozebrana, została tylko jedna część, a cała zagroda okulna, czyli w czworobok zamknięta, została zupełnie wymieniona. Podobnie inne obiekty są tak przebudowane, że bardzo trudno je rozpoznać. Trudno też wskazać te granice tak naprawdę dopuszczalnej adaptacji, bo jednak część ludzi mieszka w tych obiektach, chciałoby w nich funkcjonować, przy czym wstawianie podmurówki, wymiana stolarek okiennych, czy chociażby taka atrapa tego, tej jednej płaci z gądu, no wprowadza już dość duże deformacje w odbierze tego obiektu. Także tu jest bardzo trudny, trudna decyzja, w którą stronę puścić te, te modernizacje. Jeżeli chodzi o inne bardzo ciekawe obiekty z Podhala, no to niestety, ale... Drewniane, domy drewniane w nowym targu właściwie nie istnieją. Podobny los, niestety, czeka bardzo ciekawe obiekty, czyli grupę domów czarnodonajckich. Jeszcze niektóre stoją, natomiast część tych obiektów została w sposób dramatyczny zmodernizowana. I podsumowanie tej części, no, niestety, Konstrukcja, forma, wszystko jest dostosowane do aktualnych trendów budowlanych i dla gustów mieszkańców. Te materiały już nie są lokalne, one są dostępne wszędzie i one są sprowadzone z każdej części świata. Te współczesne techniki i technologie, no niestety, mówię, przy nowych obiektach nie jest to prawda, jakieś wielkie nieszczęście, ale przy tych obiektach zabytkowych warto byłoby jednak, żeby te techniki zostały, no nie wspomnę już o samych obiektach, Mamy inwentaryzację tych obiektów, ale jeżeli zabraknie nam obiektów, zabraknie nam wiedzy o tych technikach, więc tak naprawdę w naszym interesie jest, aby ochronić te obiekty. I bardzo smutna rzecz: te zwyczaje związane z budową izby, chałupy zostały praktycznie wyeliminowane. W bardzo dramatycznym stanie w tym momencie są szopy, które no, były najważniejszym, drugim obiektem w, w Zagrodzie. W tym momencie tych szop na terenie miasta zostało bardzo niewiele jak również wiele cennych chałup niestety rozpada się na naszych oczach. A to jest szczególnie smutne, ponieważ tych obiektów zostało już bardzo mało. Jeżeli stracimy to kilkadziesiąt tych obiektów, które są jeszcze niezmodernizowane, nieprzebudowane, no nie zostanie śladu po tych obiektach. Zostaną nam tylko rysunki. Bardzo zła sytuacja jest, jeżeli chodzi o ten drzewostan. Wszystkie drzewa właściwie z ulicy Kościeliskiej w ostatnim czasie zostały wycięte. Wniosek jest bardzo smutny, niemniej jednak, cały czas mam nadzieję, że będzie to taki wniosek, który nas obudzi, bo to już jest ostatni dzwonek i nasza ostatnia szansa, żeby te obiekty uratować. Kończąc, tak jak wspominałam, jest gro dokumentacji, są rysunki inwentaryzacyjne ludzi, którzy poświęcili swoje życie na, na tą pracę. Tutaj rysunki inwentaryzacyjne Zygmunta Ostafina, który całe życie zbierał eksponaty etnograficzne, który całe życie inwentaryzował. Notatki Stefana Mejera, który współpracował z Bogdanem Treterem, który zginął w Oświęcimiu. Czy notatki etnografów, którzy, mie którzy mieli tworzyć Podhalański Park Etnograficzny. To wszystko jest do naszej dyspozycji i tak naprawdę już teraz od nas zależy, co my z tym zrobimy. Dziękuję uprzejmie Państwu. Pani Natalio, dziękuję serdecznie za to naprawdę ciekawe momentami wzruszające, fascynujące wystąpienie, w którym udało się Pani w tak krótkim czasie postawić tyle ważnych pytań i te, które mam nadzieję zagoszczą z nami na dłużej. A teraz chciałabym Państwa zabrać w podróż na północ i zapraszam Pana Filipa Gawlińskiego, prezesa Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej, który opowie nam o konstrukcjach cielskich na żuławach pomiędzy XVI a XIX wiekiem. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ja będę bardzo stremowany, ponieważ po tak doskonałych wystąpieniach jak pana profesora Felta czy pani Narali Skiepko będę, będę się bał, czy dotrzymam kroku. Proszę państwa, żuławy są taką krainą zapomnianą. Poprawię troszkę, tu chodzi o żuławy od XVII do XIX wieku, ponieważ ostatnie badania architektoniczne i dendrochronologiczne pozwoliły nam na odkrycie Odkrycie budynków z początku XVII wieku. Żuławy są krainą charakterystyczną, ponieważ, już może uprzedzę wnioski, ale na podstawie tego, co Państwo mówiliście, widzę, jak bardzo Polska jest to, wiadomo, oczywiste, to jest, że, że Polska jest zabudowana budownictwem drewnianym, architekturą drewnianą, że to jest najbogatsze dziedzictwo, chyba w skali świata w ogóle. Budownictwo drewniane w Polsce, że właściwie każdy region Polski jest przesiąknięty ciekawą architekturą drewnianą, bardzo bogatą i nawet tak, tak, tak powiedzmy, niepolskie, potocznie przyjmowane jak niepolskie regiony, jak Żuławy, czyli region skolonizowany od właściwie czasów no, przed, przed naszą erą jeszcze, bo, bo to były regiony podmokłe, więc one były kolonizowane przez różnych przyjezdnych. Nawet osada Truso, która była datowana na, 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 na szósty czy na V wiek naszej ery, posiadała swoje kolonie ukraińskie, ludności ukraińskiej, więc tam był tygiel, mieszanina od, od, od stuleci. Więc nawet tak, tak powiedzmy w cudzysłowie, niepolskie regiony jak Żuławy, Miały tradycję budownictwa drewnianego, które czerpało bardzo mocno z architektury drewnianej z centralnej czy z południowej Polski. Bo to są rzeczy jednolite. Wydaje mi się, że nie tylko dla Polski, ale i dla całej Europy. Pewne rozwiązania konstrukcyjne, pewne techniki, technologie budowania drewnianego, to co pan profesor Afel pokazał na podstawie konstrukcji w Japonii, po prostu przy naszych prawach fizyki, na tej. Kuli ziemskiej nie, nie da się inaczej zrobić, nie da się inaczej zbudować, więc są pewne rzeczy bardzo pokrewne. Czy one przyszły ze Schodu czy z zachodu, to są już rzeczy wtórne. Natomiast tutaj to jest bardzo istotne, że żławy w pewien sposób i to budownictwo drewniane na żławach przechowały pewne tradycje, pewne techniki, które w innych regionach wydaje się zaginęły. Po prostu zniszczono te budynki, one przestały istnieć i, i te budownictwo, które cudem jakimś, to z XVII czy z XVIII wieku przetrwało na żławach cudem, bo tam co 50, co 70 lat wymieniała się, wymieniała się społeczność, wymieniała się kultura. I ci szczęśliwie, ci ludzie, którzy przychodzili, którzy byli przesiedlani, tak jak Holendrzy, którzy przyjechali w XVI wieku, czy Niemcy, których przesiedlano czasami siłą nawet w XIX wieku, czy później ludzie ze wschodu Polski, czy z Wołynia głównie, czy z Wileńszczyzny, którzy przyjechali po 1945 roku, szczęśliwie oni doceniali to dziedzictwo, które na Żuławach istniało, które z którym mieli do czynienia. I tutaj, już przechodząc bardzo szybko do budynków, mamy przykład zagrody olenderskiej, bo tak te zagrody się nazywają. Aczkolwiek, tak jak mówię, no one w zasadzie nie odbiegają zbytnio od różnych konstrukcji drewnianych w Polsce. Mam przykład zagrody olenderskiej, która jest zagrodą wzdłużną, bo większość budynków budowano wzdłużnie na żuławach, były budowane na tzw. terpach, czyli na wzniesieniach zbudowanych z gliny, ponieważ żuławy całe zostały zagospodarowane. To był podmokły teren, który był w całości zagospodarowany przez człowieka. Wszystkie kanały, wszystkie rowy, rzeki zostały regulowane. To jest nieduży obszar, więc to jest dzieło właściwie, Kilku tysięcy ludzi na przestrzeni 500 lat. I tu mamy przykład zagrody wzdłużnej w, w Kępniewie, to jest na południe od Elbląga. Pokazuje to, to zdjęcie, tak jak pani Natalia pokazywała, te, te siedlisko z drzewami. Tutaj jest podobnie tu mamy jesiony, lipy, dęby i oczywiście szpalery wierzb. Szpalery wierzb, które na żławach pojawiły się na początku XVIII wieku. Więc to też jest rzecz przydana, przyniesiona skądś. Tutaj mamy przykład akurat budynku, który nazywa się Lwim Dworem. W Gdańsku, obecnie jest to Gdańsk, Gdańsk-Lipce, budynek jest datowany na początek XVII wieku. To jest budynek oczywiście w konstrukcji ryglowej, takiej charakterystycznej dla, dla Europy Centralnej i Zachodniej. Aczkolwiek przecież budynki ryglowe, czyli takie, jak to Anglicy mówią, half timber, to jest najlepsze określenie, czyli w połowie z drewna, prawda? A, a konstrukcje wieńcowe czy zrębowe nazywane są w pełni z drewna, czyli full timber. I to Anglicy bardzo ładnie określają. Czyli te w połowie z drewna, czyli konstrukcje ryglowe były w Polsce stosowane do budynków gospodarczych. Natomiast w Gdańsku bardzo często były te budynki budowane ryglowe, budynki mieszkalne. Myślę, że ten budynek był mylnie opisany jako budynek żuławski, ponieważ ma podcień. Bardzo często budynki z podcieniami są traktowane jako żuławskie. Podcienie były wszędzie, w całej Europie. I myślę, że nie tylko w Europie, ale na świecie. Po prostu tak jak to Pasek pisał: chałupa bez podcienia, jak człowiek bez sumienia. Więc Czy dwór bez podcienia, jak człowiek bez sumienia. Więc, więc to. To jest rzecz charakterystyczna. Jak to jeden z moich znajomych, wybitnych konserwatorów powiedział, po prostu jakiś ganek, jakaś forma wyjścia z budynku, zacieniona, jest konieczna. Człowiek, który mieszka w danym domu, żeby przywitać gościa, musi wyjść przed dom, ale żeby mu na głowę nie kapało, to musi mieć zadaszenie, więc to jest normalne. Jeśli szlachcic czy bogaty chłop wychodził porozmawiać ze swoim pracownikiem, to przecież nie będzie wychodził z domu do niego, ani jego do domu nie wpuści, więc musi stać w takiej przestrzeni pomiędzy. I ta przestrzeń pomiędzy to jest właśnie ganek, podcień, portyk, cokolwiek by nie było. Więc podcienie to nie jest rzecz charakterystyczna dla żuław. Żuławy mają inne ciekawe rzeczy. No tutaj jest przykład tego samego budynku już po konserwacji. Podałem go troszeczkę złośliwie, żeby pokazać jak bardzo można... Przepraszam, to się cofa tutaj. Jak bardzo można zniszczyć tą poetykę budynku poprzez nieudolną konserwację. Tutaj mamy zbliżenie tego budynku Skępniewa, tej zagrody, którą kiedy kupowaliśmy, myśleliśmy, że mamy do czynienia z zagrodą z końca XIX wieku. Po badaniach dendrochronologicznych przez profesora ważnego zrobionych okazało się, że to jest 1618 rok. Po prostu budynek został tak przebudowany mocno, pod, był przebudowywany kilkukrotnie, w połowie XVIII wieku, w połowie XIX wieku i na początku, w 1903 roku, o czym wiemy dokładnie że jego elementy dekoracyjne zanikły, zostały zagubione, natomiast bryła jak najbardziej została zachowana. Tu, gdzie Państwo widzicie ten ganek z, z taką wydatną lukarną, to jest pozostałość po podcieniu. Każdy budynek żuławski miał podcień, każdy posiadał podcień, ten podcień był dosyć okazały. No i oczywiście dalsza część budynku, ta po prawej stronie, to jest budynek gospodarczy, zbudowany już w konstrukcji reglowej, Wypełniony gliną. Ta ściana frontowa to jest ściana odtworzona przez nas, zrekonstruowana na podstawie reliktów, które zostały zachowane, ale w XIX wieku czy na początku XX, wskutek przepisów prawa budowlanego, które zostały wprowadzone w, w Królestwie Pruskim, z, została przysłonięta ta ściana ścianą ceglaną. Tutaj jest widok na budynek gospodarczy w tej zagrodzie. Według badań ta część oborowa, czyli ta z tymi tymi siwymi ścianami, była budowana około 1690 roku, czyli troszkę później. Osadnictwo w tej wsi w ogóle rozpoczęło się w 1580, więc datując więźbę tego budynku na 1618 możemy powiedzieć, że jest to jeden z pierwszych budynków w tym regionie. Jak ten budynek wyglądał, kiedy go kupiliśmy, czyli przed remontem, przed konserwacją. Tu mamy widoczną ścianę obory, która jest właśnie przesłonięta ścianą ceglaną, bardzo biednie zbudowaną, bardzo skromnie. Widać ewidentnie, że holendrzy, którzy tam mieszkali, czy podomkowie tych holendrów, oni po prostu przyjęli ten przepis budowlany jako przymus i, i po prostu przykryli to cienką ścianą z cegły. Zasłonili. Tutaj jest fragment belki stropowej w tymże budynku mieszkalnym, który pokazuje nam, jak bardzo. Budynek się zmienił. Te wcięcia, które widzimy, podwójne wcięcia pokazują, gdzie pierwotnie był taki bardzo wydatny gzyms. Ja go pokażę później na kolejnych budynkach, które się zachowały, już XVIII-wiecznych, ale on, te wcięcia pokazują, jak bardzo ten budynek został zmieniony. Przede wszystkim mamy przykład tego, to może dla laika niewiele oznacza, ale ta wcinka naprawdę pokazuje, że mieliśmy do czynienia z konstrukcją z zrębową, zrobioną z bardzo grubych bali. Obecnie te budynki, które się zachowały są z bali czy z brusów Sformowanej do czworoboku, bardzo ściśle złożonych, bardzo dokładnie i przeważnie bardzo cienkich, 15 cm, 12 cm. Natomiast te pierwotne bale były na pewno bardzo, o, o wiele grubsze. Tutaj jest taki relikt, to jest właśnie fragment słupa tej ściany oborowej, również w tej samej zagrodzie w Kępniewie. I taki sposób montowania belki stropowej. To jest palec, czop, który przechodził na wskroś słupa. Przy kolejnych budynkach pokażę to troszkę lepiej. To jest taki relikt konstrukcji siesielskiej, która w zasadzie pojawiała się w budynkach średniowiecznych w całej, w całej Polsce. Natomiast na żuławach została przechowana, o ile wiem, w czterech budynkach, z czego czwarty właśnie został niedawno wyburzony, więc zostało w trzech już tylko. Tutaj fragmenty wcinek na stelaż do szachulca, czyli do gliny. To jest również dowód na to, że budynki żuławskie ryglowe były wypełniane. Gliną, nie cegłami, nie, to, nie był to mur pruski. Mur pruski pojawił się troszkę później, natomiast pierwotnie wypełniano je gliną. Czyli tak samo jak we wszystkich budynkach. Widzieliśmy przykłady budynków w Japonii, które miały tynki gliniane, które miały wypełnianie gliniane. Po prostu glina jest podstawowym materiałem budowlanym. I jest jedynym materiałem budowlanym, jedynym materiałem naturalnym, który koresponduje z drewnem, który nie niszczy tego drewna. Czyli przykładanie, wklejanie gliny pomiędzy belki powoduje. Jakby hamuje możliwość robakom wchodzenia, czyli spuszczelom kołatkom do drzewa, ponieważ one po prostu mają dłuższą drogę do pokonania. A jednocześnie glina jest tak świetnym, świetnym izolatorem i świetnie reguluje wilgotność, że wysysa ten nadmiar wilgotności z drewna, a jednocześnie oddaje to na zewnątrz. A tutaj przykład budynku, który jest. Podejrzewamy z, z końca nawet XVI wieku, z początku XVII wieku. To jest budynek odkryty przez nas w krzakach, dosłownie w, w, w zaroślach. Jak widać, on jest bardzo mocno przebudowany. Więźba jest zmniejszona, była o wiele większa kiedyś. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę? Na, na szerokości brusów. My to nazywamy brusami. Za Glogerem, Gloger tak to opisał, bo u nas ta tra tradycja nazewnictwa w ogóle zanikła, u nas, w sensie no na żławach my jesteśmy, nie, nie jesteśmy rdzenni, prawda? Więc, więc w ogóle nie wiem jak to nazywać. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te brusy, które są, to są cztery brusy, czy pięć właściwie, które konstruują całą ścianę budynku, ściana ma około 2,70 m. Z czego wnosimy, że jeden brus ma około pół metra, Czy znaczy wnosimy, zmierzyliśmy tą miarką, to jest około, około pół metra, ale to na zdjęciu widać. Więc brusy o szerokości 35-38 cm, cm występowały w budynkach 18 wiecznych więc jeśli tu mamy do czynienia z brusem 50-centymetrowym, to naprawdę musiało być dobre, dobrej jakości drewno, dobrej jakości bal, żeby można było taką belkę pozyskać. To jest to samo to jest zdjęcie tego samego budynku. Proszę zwrócić uwagę, że belki stropowe, kroksztyny belek stropowych, które wystają poza lico ściany, są profilowane i są już malutkie, więc domyślamy się, że były dodane w XIX wieku. Natomiast tu jest ważny element, ten pilaster narożny taki formowany no, no, na, na taki powiedzmy manieryzm, bo, bo to jest jakaś forma paladiańska, jakiś, jakiś, jakiś dorycki motyw, oczywiście przekształcony, z gzymsami, z profilami i tych rzeczy bardzo dużo się zachowało na budynkach żuławskich i je można spotkać, tylko te budynki są dosłownie w krzakach. I jedzie się boczny, bo to jest oczywiście boczna droga z bocznej drogi wiodąca donikąd i jedziemy, nagle wpadamy na budynek, który jest po prostu taką perełką. No i tu drzwi dwoinkowe, tą tą klamkę, troszkę słabo widać, ten uchwyt właściwie metalowy, on jest oczywiście kuty, łyżeczkowy od wewnątrz z doświadczenia wiemy, że na pewno 18-wieczny, a tu mamy podejrzenia, że ten budynek jest z początku XVII wieku. Tutaj jest znowu XVII-wieczna konstrukcja, o ile nie XVI-wieczna. Bernard Schmidt, taki badacz architektury w Prusach, twierdził, że że na żuławach istniały budynki zrębowe z ostatkami, czyli takie, gdzie bale, końcówki bali wystają w narożnikach, czyli tak jak budynki w Małopolsce, na Podchalu. On twierdził, że były takie, ale on się z takimi nie spotkał. A ten budynek znaleźliśmy w jeździerniku, w polach, bardzo daleko. Oczywiście nie jest wpisany do rejestru, do żadnej ewidencji, nikt o nim nie słyszał. To jest budynek z Pichlerza. To jest elewacja wzdłużna. I tutaj fragmenty tych ostatków. Również te bale mają około 40 cm wysokości czy szerokości. I to jest ewenement na żławach. Nigdzie nikt nie spotkał takiego budynku. Jedynie relikt jakiejś ściany pozostał w domu podciniowym w, w nowej kościelnicy, ten dom pokażę później troszkę. Tutaj mamy budynek w Wielonkach i to jest przykład znowu takiej zabudowy wzdłużnej. Proszę zwrócić uwagę, z lewej strony budynek w konstrukcji wieńcowej. Te bale są opracowane bardzo dokładnie. Te, te takie jasne plamki, jasne podłużne plamy, które są pomiędzy balami, to nie jest jakieś uszczelnienie, ogacenie. Nie, to jest po prostu błędnie źle zrobiona, konserwacja przez jakiś mieszkańców. Wypełnienie to jest gruzem i, i zaprawą wapienną. Natomiast pierwotnie te bale były po prostu bardzo precyzyjnie dopracowane. No i z prawej strony konstrukcja reglowa, już z wypełnieniem ceglanym, ale mogę się założyć, że po usunięciu tych cegieł znajdziemy te charakterystyczne wcięcia w balach, które pozwalają na zrobienie stelażu i umieszczenia gliny. To jest budynek niewielki, on ma około 12 czy 14 metrów długości i 10 metrów szerokości, więc jak na żuławy to bardzo mały. Zresztą jelonki są taką wsią dziwną, bo one są w, w Części w, po, po górzu, a części na żuławach. A, tu jest dom podciniowy w Markusach. Ten jest akurat wpisany do rejestru zabytków, ale nic to w nim nie zmienia. Natomiast on jest, jeśli chodzi o stan. Natomiast budynek jest o tyle wartościowy, że że, że znamy daty jego remontu, natomiast przede wszystkim zachowało się meble we wnętrzu, zachowały się wszystkie okucia, zachowały się wszystkie drzwi, podłogi. Wszystko to jest zachowane oryginalnie, ponieważ pani, która tam zamieszkała po 1947 roku, nie pozwoliła ruszyć nic, dosłownie nic dotknąć. No niestety nie było stać jej na zadbanie o, o, o dach budynku gospodarczego. Jak widać, ten budynek gospodarczy, czyli obora z lewej strony murowana, już jest oczywiście XIX-wieczna, natomiast sam dom. Z podcieniem jest z XVIII wieku. On tam nosi datę chyba 1787 czy 89. Natomiast podejrzewamy, że jest wcześniejszy, że ta data na chorągiewce została zrobiona podczas konserwacji na początku XX wieku. A tutaj proszę zwrócić uwagę, to jest zbliżenie. Znowu mamy do czynienia z tym czopem, który wychodzi poza słup. I tu jest to kontynuacja belki stropowej. To jest oczywiście ruina tej części gospodarczej budynku w Markusach. I, i, I tu jest to przewiązane akurat dwoma dyblami. I to jest, ten, to jest ten motyw konstrukcyjny, ten element konstrukcyjny, który jest bardzo rzadko spotykany na Żuławach, a w Polsce już właściwie chyba nigdzie. Natomiast z tego co wiem z publikacji, zdarzał się na Mazowszu, zdarzał się również w północnej Małopolsce i był utożsamiany z taką konstrukcją ciśnieniową średniowieczną. Tutaj jest przykład takiej całościowej zagrody z końca XVII, z początku XVIII wieku to już jest raczej XVIII wiek. Proszę zwrócić uwagę na tą charakterystyczną bryłę, czyli taką bryłę wzdłużną, gdzie budynki gospodarcze są większe, wyższe, szersze, z charakterystycznym opadającym dachem przy końcu. Oczywiście ta brama przejazdowa, prawda, dla wozu, po lewej stronie ten biały budynek to, to obora, po prawej stronie te, te siwe ściany to, to już jest część taka stodołowa, powiedzmy. No i oczywiście budynek mieszkalny po lewej stronie. To oczywiście nie wygląda. Atrakcyjnie teraz, bo jest to zniszczone, przebudowane, i przebudowane nie po 1945 roku. Te budynki były przebudowywane i, i tymi przebudowami niszczone już od, od końca XIX wieku. Tutaj jest przykład węgła podwaliny właśnie z tego budynku. Ten budynek znajduje się w, w Starocinie. Proszę zwrócić uwagę na, na grubość podwaliny z lewej strony i grubość tej podwaliny z prawej strony. Ta prawostronna oczywiście została wymieniona w XIX wieku. Również ta klamra jest XIX-wieczna. Natomiast ta podwalina z lewej strony jest ewidentnie XVIII-wieczna. I tu jest rzecz taka ciekawa konserwatorsko. Jaskółczy ogon tej podwaliny oryginalnej, czyli tej z lewej strony, jest rozłupany. Widzicie Państwo takie charakterystyczne zygzakowate pęknięcie. To nie jest, to nie, nie, nie jest pęknięcie naturalne. Ono zostało rozłupane, ponieważ m, m, cieśla musiał to rozłupać, żeby móc wsunąć kolejne elementy y, belek. Proszę zwrócić uwagę, że z prawej strony jest taki, takie uzupełnienie z krótkich belek. Prawda, Tam widocznie ten fragment jaskuczego ogona był zgniły, więc on to uzupełnił takim elementem. I żeby móc to umieścić, żeby móc to wszystko połączyć, rozłupał ten fragment ogona, po czym wsunął podwalinę nową Wsunął te elementy ponad podwaliną i ten rozłupany element po prostu wsunął z powrotem. Lepiej jest rozłupać drewno niż je przeciąć. To, co pan profesor też mówił, że, że łupane drewno było pierwotne. Tu już mamy kolejny budynek, osiemnastowieczny wieczny z końca XVIII wieku, ale z tradycjami takimi XVIII-wiecznymi. Również konstrukcja wieńcowa. No inne budynki mieszkalne nie występują w innej konstrukcji na żuławach i o te charakterystyczne krokszyny belek stropowych na których położona jest gzyms. Bardzo gruby, wydatny gzyms. To jest taka rzecz charakterystyczna dla budownictwa XVIII wiecznego na żuławach, czyli profilowany gzyms. Tutaj go widać jeszcze wyraźniej, bo on jest tu zdublowany, czyli ta dolna belka nie wiem czy to świeci, a świeci. tu proszę zwrócić uwagę, jest dolna belka, to jest belka stropowa, na niej leży jeszcze jedna belka, co jest konstrukcyjnie że tak powiem, przewymiarowaniem, totalnie bez sensu. To wynika tylko i wyłącznie po prostu z chęci wzmocnienia tego, tego, tej, tej, tego gzymsu. No i ewidentnie ta barokowa forma, prawda? Profilowanie takie bardzo wydatne. Tutaj wchodzi końcówka belki stropowej, przepraszam, tego oczepu wzdłużnego budynku, a tu będą te, to są te kroksztyny belek stropowych. I tak samo jest analogicznie z drugiej strony. Budynek również nie jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek został zbudowany przez, to są drzwi z tego budynku, drzwi, które były kiedyś frontowymi, teraz są tylnie, bo każdy budynek na żuławach, prawie każdy, był sytuowany frontem do cieku wodnego, do kanału rzeki Rowu, ponieważ tak się przemieszczano na żuławach, jak w Wenecji. Natomiast w momencie e, e, przejęcia tych ziem przez e, Prusy, przez Królestwo Pruskie. Po pierwszym zaborze zaczęto budować drogi. No właściwie te drogi były budowane na, na przestrzeni wielu lat i yy, yy, bardziej w XIX wieku, ale zaczęto bić drogi kamienne i wówczas, ponieważ nie można było ich zrobić na cieku wodnym, a cieki wodne na ławach są po prostu sine muszą być, bo inaczej zaleje cały teren, więc zmieniono front budynku yy, i tutaj mamy... To jest nadproże tego wejścia, z, oczywiście z datowaniem, z inicjałami właściciela i budowniczego w tym przypadku, bo to jest taki wybitny budowniczy żuławski Peter Lewen, który zbudował ten dom w 1798 roku jako swój dom rodzinny. I to prawdopodobnie była jego pierwsza budowla. I, i, i tutaj również widzimy tę, tę belkę, ten krok tę belki stropowej, nad nią jest gzyms. I to jest rzecz charakterystyczna, że właśnie teraz ten portal jest widoczny od strony pola, czyli od strony, z miejsca, gdzie, gdzie już właściwie to nie występuje. Tutaj zbliżenie na ten sam budynek, to, to te, same, te same połączenie belki stropowej i gzymsu. A tutaj przykład rekonstrukcji tego co widzieliśmy w budynku z, z Gozdawy, tamten budynek w Gozdawie, ten budynek jest w Orłowie. Orłowo to jest taka fascynująca wieś pod Nowym Dworem Gdańskim, gdzie tych domów starych zachowało się bardzo dużo i są niesamowite. Na przestrzeni tutaj zdjęć będę pokazywał większość z nich. Tu jest próba rekonstrukcji, no oczywiście ewidentne zniszczenia końcówek krokwi i to, 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 to co widzimy na krokwi, tutaj w tym miejscu, gdzie tutaj to zniszczenie to jest rzecz taka charakterystyczna. Bardzo dużo dachów na żuławach i myślę nie tylko na żuławach, w ogóle w budynkach drewnianych jest, my je widzimy jako dachy oszukane już, ponieważ jak te belki gniły, cieśle wówczas nie bawili się w przycinanie ich, a zwłaszcza, że byli to cieśle, którzy właśnie byli cieślami przyjezdnymi, zwłaszcza na żuławach. Oni już nie czuli tego budynku w pełni, więc oni po prostu obcinali tę końcówkę i obniżali dach. Więc bardzo często te proporcje dachu do, do korpusu są pomylone, są zmienione. Tu jest ściana szczytowa tego samego budynku w Orłowie. To jest również dom konstrukcji Petera Levena z początku XIX wieku, z 1802 roku, ale ale on przenosi wszystkie te osiemnastowieczne zasady, czyli Maximsy, ma te bardzo szerokie pilastry. Ten budynek był opisywany przez profesora Stankiewicza w latach 60. -tych. On jeszcze widział polichromie na tych pilastrach narożnych. One były polichromowane w takie bardzo różnorodne kolory, głównie zielenie, seledynowe, czerwienie, karminy, żółcienie, błękity, bo te cztery kolory występowały najczęściej na budynkach, więc ten dom był prze przekolorowany, był bardzo, bardzo niejaskrawy, ale kolorowy. Bo oczywiście pigmenty do tych kolorów były przeważnie pochodzenia ziemnego, więc, więc tutaj o jaskrowości nie ma mowy. Natomiast oczywiście ten szczyt jest po konserwacji, jeszcze przed ujednoliceniem. Na co chcę zwrócić uwagę? Wszystkie szczyty domów żuławskich miały takie spływy wolutowe razem z taką stelną powiedzmy. I takie spływy wolutowe również istniały tutaj. One miały mniej więcej taką formę, Te, tej, tej proporcji były. I z drugiej strony taki sam. O tym wiemy z rysunku z początku XIX wieku, takiego rysunku ubezpieczeniowego, który, no tutaj konserwator akurat nie pozwolił na rekonstrukcję tych, tych spływów, na czym ubolewamy, bo, bo źródło było ewidentne. I, I znowu mamy pewne, właściwie na chyba takie te spływy i, i ta stella zachowały się chyba w sześciu czy w siedmiu budynkach, na wszystkich kilkadziesiąt zachowanych podcieniowych. Więc, więc żałujemy, że tutaj nie udało się tego otworzyć. No i znowu mamy zafałszowany obraz tych budynków, prawda? Bo widzimy tylko, to jest front tego budynku podczas prac konserwatorskich. Tu charakterystyczne również te spływy wolutowe w gzymsach. No to jest takie pokłosie, to jest takie postbarok. Tutaj charakterystyczne kapitaly, kapitele jońskie, czy takie pseudo-jońskie. Kolumny oczywiście okrągłe. A tu już kolejny budynek również w Orłowie i to jest rzecz ciekawa, bo to jest połówka domu podcieniowego. On został przez osadników niemieckich przecięty na pół, ponieważ zapewne niszczał. Połowa tego domu została spalona, potem jeszcze przesiedleńcy polscy troszeczkę odjęli od niego. Także w tym miejscu, za tym bluszczem są drzwi wejściowe. Oczywiście w prawą stronę biegła dalsza część budynku, więc on był dwa razy dłuższy. I to jest rzecz no, niesamowita, że ten budynek też prawdopodobnie z połowy XVIII wieku zachował jeszcze wewnątrz polichromię. Tutaj przykład domu podciniowego, też niedaleko tego Orłowa, w Lubieszewie z 1743 roku. I tutaj ciekawy ten rysunek konstrukcji ryglowej, bo to, o czym, o czym chyba nie wspomniałem, że. Budynki żuławskie łączą w sobie te dwie konstrukcje, czyli konstrukcja wieńcowa w korpusie głównym. Tutaj w szczytach jest przeważnie konstrukcja ryglowa, i również te podcienie są właśnie ryglowe. Czy one miały funkcję spichlerzową? To jest taka rzecz dyskusyjna, tego nie wiem dokładnie i, i, i nie wierzę troszeczkę w, w te teorię, ponieważ przeważnie te budynki, jeśli były w zabudowie wzdłużnej, one miały naprawdę potężne przestrzenie do, do magazynowania zboża, nie musiało tego robić w podcieniu. Tutaj jest przykład takiego budynku, który stracił podcień, on już go nie ma, ale ma zachowaną proporcję więźby do, do ścian, taką właściwą proporcję. Druga sprawa, że to jest taka rzecz charakterystyczna na Żławach, tak wszystkie te budynki kiedyś w takim krajobrazie tak wyglądały, zawsze przy kanale. Gdzieś usytuowane przy kanale i proszę zwrócić uwagę na to wejście frontowe właśnie, którym wychodzono z domu i wsiadano bezpośrednio do łódki, łódką się już przedostawano gdzie trzeba. Tutaj jest dom rekonstruowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wielu lat dom w Złotowie to jest jeden z rzadkich domów wolnostojących. On nie miał przybudowanej żadnego, żadnego budynku gospodarczego. Przy okazji rekonstrukcji tego podcienia udało nam się otworzyć wiele, odtworzyć, właściwie rozwikłać wiele zagadek ciesielskich. Zrozumieliśmy dlaczego takie, a nie inne łączenia, takie, a nie inne zamki ciesielskie w taki ani inny sposób możemy stosować. Robiliśmy to wszystko na podstawie belek, które były przepalone, po prostu. One nie spłonęły, bo drewno nie płonie doszczętnie, one zostały osmolone tylko. Tutaj jest ściana ściana szytowa, konstrukcja ryglowa również. A tu jest przykład tego domu, o którym wspomniałem wcześniej, gdzie zachowały się szczątkowe belki. Z tymi ostatkami, czyli konstrukcja zrębowa, to jest dom w nowej kościelnicy. To jest stan przed remontu. Po remoncie, niestety, on już nie wygląda zbyt dobrze. Jest, jest po remoncie konserwatorskim, ale, ale nie widać wielu detali, wielu elementów, które są istotne. To jest ten fragment ściany wieńcowej z nadbudowaną konstrukcją ryglową. Czyli ponownie te budynki łączą w sobie tę konstrukcję wieńcową i ryglową. No a tutaj przykład takich budynków, których już nie ma na Żuławach, zostały tylko dwa, czyli wiatraki. Przed wojną i po wojnie jeszcze było ich około 120. Na początku XX wieku było ich około 200. Więc one, kiedy wychodziły z użytku, były po prostu rozbierane i palone. Natomiast zachowały się dwa. To jest wiatrak w drewnicy z 1718 roku. Tutaj to monumentalne koło muńskie, to główne koło napędowe z inicjałami twórcy. Więc zawsze w każdym budynku chyba na świecie zawsze ten twórca chciał gdzieś uwiecznić swoje, swoją obecność. No oczywiście ten słup główny napędowy, który jest potężnych rozmiarów, ma chyba około 70 cm przekroju. A tutaj kolejny wiatrak drugi, który się zachował, czyli wiatrak holenderski, typu holenderskiego w Palczewie na Podmurówce przez takiego specjalistę od, od, od wiatraków pana Michaela Jensena. Został określony jako jeden z największych w Europie w ogóle. On mówi, że, że, że większego Równie dużego niespadkowego, około 20 metrów wysokości. Ten rysunek pokazuje skomplikowanie tej konstrukcji ryglowej również, ponieważ tutaj nie mamy słupów wewnątrz. Cała konstrukcja opiera się na elementach zewnętrznych. Czyli mamy tylko belki zewnętrzne, te zastrzały i słupy, które są ukośnie ustułowane. No i czyli oczywiście belki stropowe na oczepach. Oczepy leżą na tych zastrzałach. Więc tutaj nie mamy ramy żadnej wewnątrz, wewnątrz młyna. Tu przechodzimy do XIX wieku, to jest dom podciniowy z 1820 roku w Nowej Cerkwi. Dobrze. W Nowej Cerkwi, który. Który pokazuje, że ta forma domu podcinowego, pewne elementy zdobień były przechowywane, przenoszone na XIX wiek. Tu jest ciekawy dom z podciniem w głębnym wikrowie, też ukazujący na no taką predylekcję tych mieszkańców, tych chłopów, przecież, bo to byli chłopi dosyć zamożni, ale chłopi, którzy chcieli koniecznie wzorować się na budownictwie sarmackim, na budownictwie szlacheckim i przenosili te pewne motywy doryckie. Bo co dziwne, nie przenosili manieryzmu gdańskiego, który był im bliższy, ale, ale akurat mieszkańcy Żuław mieli z archiwów, wiemy, no dosyć niedobre stosunki z Gdańszczanami. To jest szczyt tego budynku w Wikrowie, a tutaj już budynek, który nie istnieje w Myszewku ciekawe połączenie budynku XIX-wiecznego z XVIII-wiecznym, z przydanymi dekoracjami laobzegowymi. To budynek w Złotowie XIX-wieczny już z tymi laubzegowymi dekoracjami bardzo bogatymi, ale to już są dekoracje, które, które były z katalogów po prostu projektowych, budowlanych. Tu jest budynek w Palczewie, dosłownie vis, -vis tego wiatraka palczewskiego z ciekawym gankiem, z ciekawy, ciekawymi dekoracjami laubzegowymi. A tu budynek w groblicy, również XIX-wieczny. Wtedy zaczęły się pojawiać ścianki kolankowe, czyli takie wyniesienie. Już więźba była krótsza, mniejsza, dach bardziej płaski, ale ścianki kolankowe, które pojawiały się nad belkami stropowymi. Tutaj elementy dekoracyjne tego budynku w groblicy i te pilastry charakterystyczne z gzymsami, takimi można powiedzieć no, no, eklektycznymi. A tutaj bardzo ciekawy budynek z Orłowa, z takimi łukami tudorskimi, takie można nazwać. Przynajmniej takie przypominają, no i bardzo koronkową dekoracją laobzegową. Ten budynek niestety, niestety już chyli się ku upadkowi, wygląda coraz gorzej i prawdopodobnie zaginie. Reasumując, według mnie, żuławy mają taką niesamowitą wartość, polegającą na tym, że tam przechowały się, Różne style i różne konstrukcje, różne techniki ciesielskie, ale przede wszystkim ta stylistyka XVIII-wieczna, zwłaszcza te budynki osiemnastowieczne, wieczne które są w dużej części przebudowane, one przechowały pewne tradycje ciesielskie polskie, sarmackie, ponieważ mamy wiele dowodów na to, że czy menoniczy, Holendrzy, wszyscy, którzy przyjeżdżali na Żuławy, oni mieli ogromne ambicje aspirowania do, do rangi szlacheckiej. Jest wiele wniosków o nobilitację, jest wiele wniosków o szlacheckenie. Wiele dowodów na to. Zresztą taki bardzo ciekawy przykład w pamiętniku, w pamiętniku odkrytym niedawno, przetłumaczonym niedawno na język polski, pewnego Niemca, który podróżował po Żuławach. On stwierdził, że oni na początku XIX wieku na złość administracji niemieckiej kazali mówić do siebie per pan i pani, czyli zmienili z her frau na pan i pani, żeby było bardziej po polsku. Więc mimo, że byli Holendrami, oni już byli, się, czuli się bardziej, bardziej Polakami i być może dlatego te tradycje cisielskie również starali się przechować. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Zapraszam teraz panią Elżbietę Graboś, konserwatora zabytków, artystę plastyka, twórcę z kansenu Zagroda Apolonia, do którego wybierzemy się dzisiaj po południu, która opowie nam o spojrzeniu konserwatorskim na tradycyjne budownictwo podkrakowskiej wsi na przestrzeni XIX i początku XX wieku, właśnie na przykładzie Zagrody Apolonia. Zapraszam. Dzień dobry. Ze mną jest troszeczkę dziwnie. Zrzucam to wszystko na działalność duchów, bo to nie jest normalne, nie jest poukładane i chyba nie jestem w stanie sobie coś takiego zaprogramować czy wymyślić. Bo z jednej strony, jestem konserwatorem zabytków, ale o specjalizacji malarstwo. Jestem też malarzem. Ale z drugiej strony prowadząc prace konserwatorskie y, od 37 lat, pracując konserwacja od 93 roku, pracując samodzielnie na mężczyźnie, y, nie wyobrażam sobie nie wejścia na strych i nie sprawdzenia w jakim stanie jest więźba, dach w momencie, gdy ja mam prowadzić prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych. I będąc tam musiałam dosyć szybko nadrobić te braki, czyli co nieco z budownictwa, co nieco z ciesielstwa, choćby dlatego, żeby umieć rozmawiać z wykonawcami. Miałam ogromne szczęście do współpracy z wspaniałymi architektami, konstruktorami, ciślami, stolarzami i to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu jest to, że ja w połowie jestem chłopką podkrakowską i to z tych najniższych warstw społecznych. I zawsze tam mieszkałam. Jako kilkuletnie dziecko już nabijałam czcinę przed tynkami. Robiłam za pomocnika cieśle. Tak to działało od wieków, i tak to działało u mnie w Zakrzowie. Jeszcze w latach 70., -tych, 80., więc co z tego wyszło? I ja, nie ja nie chcę tu nic wyciągać wniosków, ale chcę Państwu opowiedzieć o tych hałkach, z którymi przyszło mi żyć, z którymi cały czas się męczę, bo żadna nie jest skończona. Oczywiście to są prace w nieskończoność. Tęsknota za poczuciem błogiego spokoju i życiem bez problemów, za światem, gdzie można odetchnąć. Zapewne wszystkim nam jest znana, taki, jest też taki świat, który czasami zaskakująco jest nam bliski. Kulturowo, niemal genetycznie nam przypisany, przez wiele lat dyskredytowany, pogardzany, będący symbolem biedy i braku zaradności życiowej. Mam wrażenie, że stoimy. W czasach, gdy jest moment, nie powiem ostatni, choć to czujemy, moment, aby przywrócić godność drewnianej chałupie, oswoić z jej pięknem i wygodą życia, ocalić jej niepowtarzalną estetykę, lecz nie uciekając od elementów koniecznych dla współczesnego człowieka. Rolą konserwatorów powinno być spojrzenie całościowe, zatem mówimy o fenomenie podkrakowskiej chałupy, z całym jej bogactwem elementów i symboliką. I koniec romantyzmu, czas na pracy. Charakterystycznym dla konserwatora jest wyjątkowe poszanowanie materii zabytkowej jako nośnika informacji, niekoniecznie dziś w pełni odczytanej. Czyli nie wymieniamy, walczymy o każde, każdy element, e, dopóki można, bo on niesie informacje ze sobą prawdziwe. Do naszych czasów chałupy przetrwały najczęściej w bardzo opłakanym stanie, z wyrokami śmierci dogorywały. Aż trudno uwierzyć, ile taka chałpa jest w stanie wytrzymać. Pomimo podobnych ogólnych założeń i stosunkowo niewielkich zmian, w czasie każda z chałup potrafi mieć indywidualny rys. Jest pewnego rodzaju portretem rodziny, w której żyła i pracowała. Dlatego tak ważnym jest rozpoznanie obiektu: detektywistyczna analiza zastanej materii, zidentyfikowanie wtórnych naleciałości, ale też rozmowy. Z rodzinami, analiza dokumentów, fotografii, porównania z archiwami. Wierzę, że jedynie wówczas możliwe jest stworzenie harmonijnej i przekonującej przestrzeni kreacji, która powinna być spójna. Chałupy sadowiono na krawędzi działki, szkoda ziemi żywicielki. Tuż przy drodze, gdzie przed domem stała ławka, później ganek, miejsce spotkań i rozmów. Kilka roślin ozdobnych było świadectwem umiejętności gospodyni: słoneczniki, bzy, lilaki, piwonie, floksy. Nie zawsze grodzono, u nas już w tym wieku dopiero. Ale strefy były szanowane. To jest dzisiejszy widok, gdzie zagęściła się budowa, bo yy, dzieci rozdzielano równo. Yy, tutaj widać dom, w którym się wychowałam jeszcze, jeszcze sprzed prac. Na samym krawędzi. To jest dawna krawędź Wisły. Wydma stanowisko archeologiczne, co najmniej 7 tysięcy lat stałego zamieszkania. Dom Apolonii. Jeszcze z przybudówkami, jeszcze samo urwisko. Bardzo ważnym jest, o czym się teraz zapominam, my brukujemy wszystko, wyprowadzamy. Gładkie powierzchnie, żeby było równo chodzić. Tutaj formowano zimę tak, aby wodę odprowadzała płynnie, rynny nie były do niczego potrzebne. To wymagało stałego doglądania. Próg, jako granica stref, o znaczeniu symbolicznym, wręcz magicznie zamkniętej przestrzeni. Prababka mówiła: bez Boga ani do proga. Przekraczanie go, a nie deptanie. Nie można było na nim pracować, naprawiać czegokolwiek. Po śmierci stukano trumną trzykrotnie w próg, wyprowadzając zmarłego. Rzeczy się to, czuło się głównie na zewnątrz. Z czasem przenosi się bardziej do środka, wpływając na architekturę, Między innymi coraz większe okna. Kształt domu to w wersji pełnej. Podejrzewam założenie paladiańskie, na przestrzał z przejściem między tym światem zewnętrznym do gospodarstwa na tyłach domu. Po dwie izby większe głównie od strony południowej lub, lub reprezentacyjnej, mniejsze z tyłu. Lub tak jak tu w wersji mojej babki i prababki połowa tego założenia ze względu finansowych. I teraz opowiem Państwu o kilku domach, które nie jest po kolei tak, jak one się znajdowały u mnie na podwórku, ale w zależności od wieku. Dom Zmydlnik, który w swoje dwusetne urodziny przemieścił się do mojego grudka. Dom, wybudowany w 1821 roku, Policznych zmianach, przebudowach, ale tak naprawdę y, posiadający tą strukturę zabytkową oprócz stajni, niemal w 100% czytelne. O, i tu jest z drugiej strony. Y, o budowniczych nic nie wiemy. Prawdopodobnie ich prawnuczka, Maria Apolonia y, Borówka, wychowana w Bronowicach, dostała ten dom w momencie, gdy miała. Wyjść za mąż. Dom miał już wtedy ponad 80 lat. Mamy początek XX wieku. Remontują go. Stawiają słupy, podwalina już, już się ruszyła i remontują, wymieniają cały dach. Dom oryginalnie wybudowany był bez użycia gwoździ. Wszystkie elementy były łączone przy pomocy kołeczków, nawet deski stropowe, maleńkie kołeczki. W międzyczasie, zaraz po połowie XIX wieku przeszedł ogromny pożar którego ślady dopiero przy czyszczeniu belek zostały odsłonięte. I wówczas naprawy wykonano takimi ogromnymi metalowymi gwoździami kowalskimi, bardzo, bardzo pięknymi. Tutaj jest Maria Apolonia. W okresie II wojny światowej wykonano tam bardzo dużo zdjęć które mają ogromny rekonstrukcyjny walor. Powiem, że ta skrzynia, która tam stoi z boku, obrazy dostałam od rodziny. I tu jest, tu jest widok w środku, na niebiesko, po lewej biała izba, zielona, czarna izba, sinna, przestrzał. I z tyłu gospodarcze pomieszczenie. To jest dom bardzo bogatych rolników, wykonany przez ściśle, który się podpisał. Będziemy mieć ślad tego podpisu. On się zachował w ten sposób. Największe spustoszenia to jest remont wykonany w latach 80. Po prostu przestaliśmy rozumieć stare chałupy, wyrwanie ościeżnic tych dwóch okien, żeby je powiększyć, naruszyło całą konstrukcję i belki zaczęły się wykrzywiać. Spotęgowane jeszcze przez utopioną, zasypaną podwalinę 30 cm poniżej gruntu znajdowała się podwalina. I to są pomieszczenia wewnątrz, 30 lat nie zamieszkały, z eternitowym dziurawym dachem, woda lejąca się strumieniami, podbiciu, po piśni, widać jaka jest konstrukcja, wszystko się rozsuwa. W sieni wędzarnia, miejsce pożarnach. Skrzynia, to białe za skrzynią to są drzwi do białej izby wykorzystane w turnie. W takich zakamarkach udało się znaleźć wśród polepy na strychu elementy dawne. To są drzwi wejściowe w gruzie. Tutaj widać przekształcenia. I później poprzez troszeczkę matematykę i mierzenie różnych elementów, jedyne zachowane okno. To wszystko posłużyło do tego, żeby rekonstruować napisy. Sygnatura cieśli poprzednia w dwóch miejscach zachowana, oryginalnie ślady czerwoną farbą wykonane. Czerwoną farbą, którą użyto tutaj, niespodzianka niesamowita, bo na belce stropowej zachowany napis z datą i z modlitwą do świętego Floriana, ale proszę zobaczyć na rysiach zewnętrznych w tej chwili, i to są na pewno oryginalne ślady, pomalowane krawędzie też tą czerwoną farbą. Jesteśmy w trakcie, to są próby przymiarki. Dom Apolonii. Czyli y, y, prababki, która była niepiśmienna, podpisywała się krzyżykami. Tu y, ślubi jej córki, i wewnątrz y, układ y, dosyć y, czytelny, ale od prawej strony sień przydzielona na dwa pomieszczenia, duża izba, mała izba i jaśniejsze pomieszczenia gospodarcze, ale jeszcze o konstrukcji drewnianej litej. W podaniach rodziny zachowała się informacja, że Apolonia dostała dom częściowo, kurną chatę jako wiano. I tutaj długo nie mogłam się doszukać, które to mogły być belki, bo jeżeli chodzi o konstrukcję, to jedna izba jest zrębowa, a pozostałe sumikowo-łądkowe. Z dobudowanymi szare plamy to są deskowane pomieszczenia gospodarcze. I tak, i znalazłam. Po prababce dostała chałupę, z której użyto drewno wtórnie jako materiał budowlany. Czyli, czyli to drewno też mogło być z początku XIX wieku. Krycie Ternitem w latach 70. Siedem ton Eternitu na takiej drobince, zaorana od strony południowej. Tutaj prace, oczyszczanie, porządkowanie. Przetrwała tylko dlatego, że. A, teraz pominam, więźba oryginalna. Jedyna chałpa, gdzie udało się uratować oryginał, więźbę. Tu, tu widać elementy obróbki drewna. Odczytane kolory po fragmentach zachowanych. Okna były pojedyncze, oryginalnie. W większości chow były pojedyncze, podwójne pojawiają się dopiero w okresie międzywojennym. Nawet nie były wkładane na, na zimę oryginalny napis. Dom z podłęża, który znam od dzieciństwa, on był w zabudowie takiej zagrodowej, trzybocznej. Zachował się tylko dom. Kilkanaście lat rozmów z właścicielami znajomymi. I dach zapadnięty ale miał bardzo piękne w środku ułożenie, bardzo, bardzo ładnie wybudowany, bez fundamentów, tylko ta cegła ułożona fantazyjnie sień na przestrzał i pomieszczenia piece jedynie z cegły murowane. Drewno już nie takie połóweczki jak w Mylnickiej czy, czy Apollonii, już różna obróbka drewna, ale nadal bardzo staranna. Największe zniszczenie to są betonowe wylewki, przemurowany piec i praktycznie przez to, że oryginalne okna zdemontowane, teraz mają troszeczkę inny podział. I napis, który nie był do końca od początku widoczny, i niespodziankę nam zrobił, bo dom, przez to, że kryty dachówką wimerowską, niepołomicką, to sprawiał wrażenie, że jest przełom XIX-XX wieku, a datę na Belce znaleźliśmy 1852. Kolejny dom jest nieco. Innego pochodzenia, inny, inny właściciel. Stolarz, który kształcił się w Wiedniu na przełomie wieków. Dom z targowiska, jest 10 kilometrów dalej. Od Krakowa, który właśnie był rozbierany na opał, jak udało mi się namówić właścicieli, w typie bucheńskim, z wyrandą przez całą szerokość domu, właściciel z liczną rodziną mieszkający. Całe życie trudnił się stolarstwem i dom w połowie, prawa strona, to jest pracownia. Podobnie weranda do suszenia drewna i bardzo wysoki, do powały ponad 3 metry. Tutaj widać zabezpieczenie gliny, żeby nie wypadała, takimi drewnianymi wzmocnieniami w narożnikach. Niestety stan drewna był marny i troszeczkę musieliśmy rekonstruować. Ale udało się uratować oryginalne stropy. Piec chlebowy trochę ma teraz inną funkcję, ale piękny, takie ogromne. Ganek to jest taki troszeczkę mały psikus, żeby ochronić stolarki, ale to może na miejscu opowiem. Dom z Niepołomic. Dom o bardzo dziwnym pochodzeniu, dlatego że teraz mamy stajnie, ale to też. Dom, który został wybudowany z drewna, który został po budowie drewnianego kościoła w Kłaju. Jest cała historia: kupiono las, wycięto las, wybudowano kościół, a to, co zostało, sprzedawali ludziom. To jest taki regionalizm miejscowy. Mieszkamy tuż przy kolei Kraków, Lwów, wybudowanych w połowie XIX wieku. Ogromny remont w końcu XIX wieku i pozyskiwano szwele, czyli progi kolejowe, nie budowano z nich domów, ale budynki gospodarcze, owszem, i tu w kilku domach mamy. Mamy je wykorzystane. Dokumenty, o cała historia rodziny to bardzo chętnie dają do skopiowania i możemy tym się posługiwać. Ostatnia mieszkanka zmarła 20 lat temu i dom stał opuszczony. Przeszedł niestety jedną modernizację jeszcze przedbudowniczych, a później takie naprawy, które bardzo zeszpyciły jego wygląd. Bardzo ciekawe, do użyto barwionej wełny owczej i zaprawy wapienno-piaskowej, ale to mamy już 1913 rok, Później obito wtórnie czciną i wytynkowano. Chcę zrezygnować z tego tynku. Piece mamy zinwentaryzowane, wielofunkcyjne, o przeróżnych formach. Nie ma kaflowych. Podłoga. Obito takimi deseczkami troszeczkę. Tutaj są drzwi i... W tej chwili walczymy o okna, bo chcę koniecznie zachować oryginalne okna. Dom, w którym się wychowałam. I tu on został potraktowany przeze mnie jednak inaczej. Ale to był pierwszy dom. Ja miałam 15 lat, jak zaczęłam tam już celowo prowadzić pracę, nazwijmy konserwatorskie, mojej babki, wybudowane przez późniejszego jej męża. Po prostu przyszedł w cieśla, który umiał takie cuda robić. No i ona była samotną panną z dzieckiem, biedną, był zaradnym człowiekiem, został mężem. Mhm. I to jest dom, który on własnymi rękami robił stolarki, robił też meble. I jako pierwszy w tych obiektach pojawia się tutaj kaflowy, to jest szewka zrobiona przez dziadka. I kaflowy piec, tynki, o których opowiadałam. To miejsce pamiętam, jak nabijałam trzcinę własnymi rękami. A to, to jest zupełnie z innego obiektu, wyrwany spod buldożera. Fragment ochronki w Książnicach, rozebranych w tym roku. Początek XX wieku, gdzie tak pięknie zachowały się tynki. Gliniane i konstrukcja podtynki wapienno-piaskowe. To jest data, izba z pamiątkami po prababce, i skrzynia wianowa na dole. I tak jak mówiłam, to jest już kreacja konserwatorska, bo ja jeździłam na rowerze, widziałam umierające chałupki, jeździłam w teren, pracując w różnych miejscach, gdzie rozbierano takie chałupy, więc waluta w formie butelek bardzo skutkowała i ja to ciągle przewoziłam do domu. No i tak zostało. Nie pokażę wam inne realizacje w sąsiedztwie, tylko ciepły obrazek na koniec, żeby te chałupki się jakoś trzymały, bo ja w tym żyję, ja w tym funkcjonuję, nie narzekam. I w ogóle nie mogę zrozumieć, jak można mieszkać w architekturze o i wnętrzach, o odzewie prosektorium. Przepraszam bardzo, to nie jest moje określenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tę wzruszającą podróż do Apolonii. Jeśli ktoś z Państwa nie był do końca zdecydowany na wycieczkę, mamy jeszcze kilka miejsc w autobusie, więc jeszcze jest ostatnia szansa, aby do nas dołączyć. A teraz zapraszam już ostatniego dziś prelegenta, pana Piotra Chorodyskiego, eksperta do spraw budownictwa, który opowie nam jako praktyk o tradycyjnej wiedzy budowlanej i jej znaczeniu w remontach obiektów drewnianych. Zapraszam. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem inżynierem budownictwa. Zajmuję się praktycznie obiektami głównie drewnianymi. Chciałbym nawiązać jakoś moją krótką wypowiedzią do poprzedniczki, która była bezkonkurencyjna, ale szans nie mam żadnych, ponieważ ja się posługuję wyjątkowo... Y, twardą stroną matematyczną, fizyczną, czy częściowo chemiczną i pewnie Państwa zanudzę. Natomiast chciałem powtórzyć właśnie z, państw, z Pani y, poprzedniczki y, prelekcji dwa, właściwie nawet trzy na koniec. Y, takie informacje, które zapamiętałem i które są bardzo istotne. Pierwsza sprawa, że y, należy traktować wiedzę. Yy, o obiektach, w szczególności drewnianych, kompleksowo. To jest bardzo ważna sprawa. Yy, Lekceważymy trochę tą wiedzę z tego powodu, że nie możemy jej opisać w jakiś sposób. To znaczy, trudno nam o, znaleźć przykład opisu tych obiektów, oprócz rzeczywiście znaków i tak dalej. Natomiast yy, myśl tego yy, zamierzenia jakoś ginie. Ja się staram za każdym razem, patrząc na obiekt zrozumieć, dlaczego tak jest skonstruowany, jakie y, aspekty techniczne przemawiają, przemawiają za to, że on powinien być tak inaczej y, y, zrobiony czy skonstruowany. I powiem szczerze, że, że... czasem uprzedzam inwestorów moich, że jak nie wiedzą, dlaczego ten element jest i po co, to żeby go nie ruszali. Najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś nie rozumie y, danego elementu, sposobu funkcjonowania, albo w ogóle, dlaczego tak jest, to mówi, to wyburzenia. No, no i właśnie mamy taką sytuację. Musielibyśmy może tak zanurzyć się troszeczkę bardziej, to znaczy bardziej niż moja poprzedniczka, to już nie da rady, ale w klimacie no, lat 30., bo akurat w sektorze, w którym ja się poruszam, budynki więcej niż 150 lat szanse mają madne przetrwania, ponieważ są w rękach osób, które. No, zwykle chcą remontować je oczywiście, ale te obiekty są na granicy ochrony konserwatorskiej, to znaczy, w wielu obiektach to ochrona konserwatorska nie istnieje, nie ma jej, co nie znaczy, że te obiekty nie są zabytkowe. Absolutnie wiem się z tym nie zgodził. Posłużę się akurat zdjęciami mojego dziadka, który był fotografem w Andrychowie i jak się trochę zmęczył w pracy, to szedł na miasto, na miasto. Fotografować sobie obiekty dla relaksu, i tak właśnie miasteczka stare wyglądały. To znaczy to są lata 30, więc nie takie stare. Widać, że ten obiekt już jest późniejszy na przykład. I widać również, że powoli te obiekty drewniane zaczęły być wypierane z miasta, bo już mamy ogromną kamienicę z tyłu, a jakaś chłopka jeszcze stoi. W Andrychowie jeszcze takie chłopki stoją. Także to nie jest jedyne miasto, gdzie się zachowało tak, takie budownictwo. Oczywiście wieś jest zagłębiem tego wszystkiego, co się działo. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz oprócz tego Bociana, że nasze pojęcie o jak gdyby utrzymaniu obiektów zabytkowych chyba się mi trochę mija z prawdą, bo ten obiekt jest utrzymany w stanie idealnym, jak widać. To, jest, to są okolice Stanisławowa akurat. No, musimy zwrócić uwagę na to, że z obiektem się wiąże całe życie, to znaczy gospodarka, sposób funkcjonowania, pranie i tak dalej, i tak dalej. I patrząc na te obiekty, które miały różne funkcje, to akurat jakąś funkcję suszarniczą, no, tak trochę zaczynamy się zastanawiać, a po co to było, jak to wyglądało i... Zastanówmy się, dlaczego tą wiedzę lekceważymy. No, mi, mi się wydaje właśnie dlatego, że po prostu jej nie rozumiemy. Yy, powiedziałbym tak, że sposób, yy, w którym wiedza o starych budynkach jest przyswajana przez yy, nas, czyli przez społeczeństwo, wygląda w ten sposób, że to jest góra lodowa. To znaczy tu, bardzo dziękuję, jesteśmy wierzchołkiem góry lodowej, natomiast cała, cały spód wygląda źle. Jest takie oczywiście takie zjawisko w badaniach psychospołecznych, jak efekt właśnie te, tych panów, którzy to zrozumieli. Polega to na tym, że jeżeli nie rozumiemy, jak budynek funkcjonuje, to jesteśmy w zasadzie arogancy, to znaczy w zasadzie w słowniku kulturalnego konserwatora nie ma takich słów, w jakich można byłoby opisać to, w, jakim, w jaki sposób ludzie się odnoszą do pewnego rodzaju obiektów. Najczęściej one są do wyburzenia. Ja bardzo często akurat jestem po drugiej stronie, to znaczy po stronie tych osób, które yy, no, znajdują te obiekty właśnie przeznaczone do spalenia albo do podcięcia na kawałki. Yy, I to jest dosyć uniwersalny schemat. On dotyczy tak internetu, jak i różnego rodzaju zachowań, z którymi, z którymi możemy się spotkać i no, jesteśmy oczywiście tu, to tak? znaczy na, na końcu. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że również yy, ten wiesołek grudnodowej dotyczy ilości obiektów, albo w ogóle masy obiektów, która yy, w jakiś sposób się znajduje, w, yy, no jeszcze w Polsce i o ile mamy jakąś ochronę konserwatorską w, grań, w granicach tych obiektów absolutnie historycznych, to w, yy, to poboczy, to pograniczne jest pozostawione same sobie. Z różnych względów, i niestety no, musimy zwrócić uwagę na to, że wydaje mi się, że y, rolą nas wszystkich jest to, żebyśmy próbowali uświadomić właśnie to, że obiekty również nieobjęte formalną ochroną konserwatorską są warte tego, żeby jej przynajmniej nie pociąć na kawałki. Także powiedzenie wiem, że nic nie wiem, akurat to nie jest zacytowane, ale było parę osób, które miało tam inny pomysł na, na ten temat. Y, ja y, przedstawię kilka takich. Cech, właściwie jedną na poważnie, a drugą dla żartów, które dotyczą obiektów budowlanych, drewnianych, i jakoś można będzie zailustrować różnicę informacyjną pomiędzy tym, jak my rozumiemy dany obiekt i jego funkcjonowanie, w stosunku do tego, w jaki sposób on został zbudowany. Zróbmy to na kilku wybranych cechach. Tradycyjnego budownictwa drewnianego. Jedną z takich podstawowych cech, która musi być zachowana, to jest otwartość dyfuzyjna. Oczywiście otwartość dyfuzyjną jest dosyć ciężko zdefiniować. No, Można by było powiedzieć, że to jest dopuszczenie do tego, żeby obiekt wymieniał różnego rodzaju substancje z otoczeniem. Przede wszystkim gazy i przede wszystkim powietrze i składowe powietrze. No, mamy. Tutaj kompletnie niezrozumienie tej sytuacji i trend w, w kierunku budowania budynków szczelnych z klimatyzacją, z rekooperacją i to jest właściwie bez sensu. Ponieważ, no dlaczego? Ponieważ to zaraz zobaczymy. Oczywiście ciężko jest opisać tą, yy, tą cechę, tak samo jak ciężko opisać wiatr halny, który tu jest zobrazowany w jakiś sposób. Natomiast może, moglibyśmy opisać te yy, zjawiska po ich skutkach. No i weźmy dwa obiekty. Mamy jeden obiekt y, historyczny położony akurat w Lądku Zdroju. On był o tyle ciekawy, że był zajmowany przez jednego z, zespół, z adiutantów wyższych władz III Rzeszy. Obiekt piękny, bardzo wartościowy, współcześnie remontowany, ale niestety starsi ludzie tak jak ja, uszczelnili go po uszy. To znaczy założyli mu styropiany na sufity, założyli mu różnego rodzaju szczelne powłoki, pokrycia i tak dalej, i tak dalej. Założyli mu papę na dach. Dlaczego papę? Zaraz zobaczymy. Założyli mu jeszcze blachę dodatkowo do tego wszystkiego. Efekt był taki, że na węglu się pojawiła pleśń, bo inaczej nie mogło być. Po prostu... Nikt na to nie wpadł, że budynek drewniany musi oddychać. Mówimy to właśnie w takim sensie jak yy, do czegoś żywego. Yy, no a brak możliwości wymiany powietrza właśnie skutkuje takimi rzeczami. Oczywiście to dotyczy różnego rodzaju obiektów. Tutaj mamy obiekt wistebnej. Góralski z połowy yy, XIX wieku, w którym też widać już pewne niekorzystne zmiany, na przykład to okienko. No ale w środku Zastosowano płyty gipsowe, zielone, żeby przypadkiem się nic nie stało. To jest sprawa jasna. No i co się stało, to widać. Gips jest materiałem, który jest bardzo chłonny. On tylko w jedną stronę funkcjonuje. To, co jest na wierzchu tego gipsu, to jest tektura, to jest martwe drewno. Jak się dowiedzą wszystkie organizmy tak zwane pierwotne o tym, że jest tektura do zjedzenia, to ją po prostu zjedzą. I taki efekt jest bez przerwy w sytuacjach różnych. Niestety się stęczali. Oczywiście to wcale nie jest ani miłe, ani zdowe. No, w tym samym obiekcie ktoś znowu wpadł na pomysł unowocześnienia tego obiektu, czyli założenia paneli. Pod panelami jest pianka, a pod pianką jest grzyb pełnowymiarowy, jeden z najgroźniejszych grzybów, ale oczywiście, żeby nie było dość, no to jeszcze położono na panele dodatkowo jeszcze linionelę. No i na, tej, na tym parkiecie. Znowu się zdarzyło to samo, w tym razem już w kolorach. Papa, powiedziałem o tej papi. papa była, była wynaleziona dawno. I to jest materiał stary, nazywa się papa. Z tym, że papa jest na tekturze. Oryginalna papa jest na tekturze. Natomiast jeżeli przeniesiemy to słowo do materiału współczesnego, czyli do materiału, który już nie jest na tekturze, to to na tekturze jest... W jakiejś części odwracalnej dyfuzyjnie i da się stosować na yy, drewno. Natomiast tam, gdzie pani zlądka zdrowej stosowała już coś, no to było coś innego. Oczywiście ta papa była dosyć powszechnie wykorzystywana. Tu jest jasna sprawa. Wszędzie, gdzie się dało i te remonty trwały. Jak trwały, tak trwa, 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 trwały, ale no podejrzewam, że ten budynek jednak był utrzymywany w jakimś stanie, bo może to źle wygląda. Ale technicznie prawdopodobnie to funkcjonowało. Więc kładzenie nowych materiałów na nawet nowe drzewno jest po prostu bez sensu. I to jest rzecz, o której trzeba pamiętać, że się tak dzieje. No i tutaj przejdziemy do mniej więcej sprawy, mianowicie zastanawiając się, dlaczego powinno się wieczyć mieszkania i dlaczego ta otwartość dyfuzyjna powinna być, nie odpowiemy sobie na pytanie, bo się tego zrobić nie da w ciągu pięciu minut chociażby właśnie z tego względu, że większość tych założeń i informacji, które się dzieją w budynkach, czy przy budowie budynków drewnianych, oryginalnych, starych, to, są, to jest wykorzystanie informacji interdyscyplinarnych, dzisiaj powiedzielibyśmy to, czyli nie mamy do czynienia jedynie z jednym z jedną informacją, jest tam zespół różnego rodzaju informacji. I znowu zderzmy się z taką, może nawet za bardzo współczesną informacją o tym, że najbardziej reaktywnym... Czynnikiem jest ozon, tlen, trzeba ozonować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no nie muszę powtarzać, że ozonowanie niszczy drewno i to znowu jest kolejny pomysł, którego nie trzeba by było stosować, bo jak ktoś zobaczy grzyby w takim obiekcie, to kupi sobie chiński ozonator i zacznie ozonować. Więc mamy do czynienia z tym, że akurat rodnik hydroksylowy jest najbardziej reaktywnym zjawiskiem i on występuje po prostu w powietrzu. Czyli jeżeli mamy do czynienia z rodnikiem hydroksylowym, to on działa idealnie na błony komórkowe wirusów i bakterii właśnie w taki sposób, jak tutaj zaprezentowano. Ma bardzo y, 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 ważne cechy, jeżeli chodzi o jego reaktywność, bo y, do dzisiejszego punktu widzenia on się rozkłada tylko na tlen, do woda, więc dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest ekologiczny, no ale tak od strony chemicznej jest bardziej y, aktywny niż ozęd. Tu nawet ktoś już, że 107 razy, to jest dosyć sporo. Do tyłu. No to już nie będę Państwa zanudzał tyle elektrochemii, ale ten potencjał tlenienia też jest istotny, bo weźmy pod uwagę jeszcze, że no wrócimy do tej sprawy przy, przy kolejnym temacie. Ale to za trzecim razem, bo teraz popatrzymy sobie na taki drugi, drugą cechę budynków drewnianych, które są Związane z tym, że mamy do czynienia z ociepleniami materiałami naturalnymi. No, nie było to nic nowego, dlatego że co do zasady i nawet dzisiaj buduje się budynki z materiałów miejscowych. To znaczy, buduje się nawet, a w szczególności duże obiekty, typu hydroelektrownie, zapory i tak dalej, buduje się właśnie z materiałów miejscowych. Nikt nie zadaje sobie trudu, żeby wozić materiał z niewiadomo skąd. Tylko jeżeli coś ma, to to stosuje. I to ciekawe, że z jakąś wiedzą, to znaczy z jakąś myślą i nie byle jak. To nie jest tak, że się idzie do sklepu i po prostu coś kupuje. No i tu mamy takie przykłady. No kilka takich przykładów. Strop ocieplony częściowo wiorami, częściowo jeszcze z chłomą dodatkowo. Bardzo dobrze funkcjonujący, i Można to badać kamerą termowizyjną, Akurat na tym ekranie to może nie wyjść. Yy, ściana. Oczywiście też znana sprawa Ściany się izoluje, izolowało różnego rodzaju materiałami dostępnymi. Różne te materiały były. Czasem to była sieczka, czasem to były inne rzeczy. Oczywiście nie mówię tutaj nawet o owsianych, owsianych takich plewach, dlatego że to bardziej występowało w części zachodniej tzw. ziemi odzyskanych, czyli w budynkach już bardziej ceglanych. No i może bardziej rustykalne formy, ale skuteczne, to znaczy trzcina, która ten dom ocieplała generalnie od zewnątrz. Oczywiście to się działo również w budynkach nie tylko wiejskich, ale się działo w budynkach miejskich. Tu mamy przykład bardzo porządnego miasta, to jest akurat Otwock pod Warcową, gdzie znany ze Świdl Majerów. No i tutaj też do ocieplenia używano po prostu materiał miejscowy. Czyli grzywie sosnowe, bo tych sosen jest tam, tutaj, jest tam yy, po prostu w brud. I to też funkcjonowało. No i znowu zastanówmy się po co i dlaczego. Jakbyśmy się popatrzyli na pewne parametry, które tutaj są, nietypowe, to zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie na powietrze, które ma bardzo niski współczynnik yy, lambda. No tym się posługujemy jako pierwszym, prawda? To jest 0,025. Pozostałe materiały takie... Syntetyczne mają tam 0037. I z tego punktu widzenia można by było powiedzieć sobie, że lepiej iść do sklepu, kupić sobie pasek powietrza niż pasek styropianu. To jest jasna sprawa. Natomiast no, powietrze powinno być nieruchome. To jest cecha tego y, akurat, który musi z, y, zaistnieć, bo jeżeli jest ruchome powietrze, to mamy do czynienia z wymianą y, czy przez konwekcję, czy przez po prostu wymianę cząsteczkową i te, ta energia jest zupełnie inna. Śnieg! To Państwu na końcu pokażę, bo chyba już, znaczy u mnie już spadł kilka dni temu śnieg, bo ja mieszkam tak bardziej trochę w górach, ale śnieg ma też bardzo dobre właściwości, yy, czyli po prostu znowu jak się pytamy, dlaczego są strome dachy, to ludzie mówią, żeby śnieg spadał. Nie, śnieg ma nie spadać, on tam ma właśnie leżeć po to, żeby ocieplał. No i te materiały, które tutaj mamy, yy, takie proste, czyli celuloza, przecież celuloza i za się zbliża i słoma się zbliżają do tych wartości, które mamy po prostu w sklepie. Drugim bardzo ważnym takim parametrem, którego nie doceniamy, a ono się, ten parametr się omawia, jako, jako, mówimy o tym, że dom jest ciepły. Dom jest ciepły dlatego, że akurat takie elementy jak drewno ma duże ciepło właściwe. To jest parametr, który jest odpowiedzialny za akumulację tego ciepła wewnątrz materiału i później oddawanie jego. Wełna mineralna i wszystkie inne paskudne materiały, które są stosowane zamiast, mają to ciepło właściwie fatalne. Wełna mineralna ma to ciepłe, ciepło 750, bo to jest po prostu skała. I nie jest nic dziwnego, że jak siedzimy koło skały, koło domu z kamienia, to jest nam po prostu... Zimno. No, gdybyśmy mieli tą salę wyłożoną kamieniem, to no pewnie byłoby też inne odczucie, ale generalnie rzecz biorąc to no, wykłada się styk człowieka z otoczeniem raczej drewnem. I to jest taki parametr, który zaczyna się pojawiać już tutaj w rozmowaniach, natomiast niestety on nie przebił się przez normy. I oczywiście mamy tam wymóg co do Lambdy, natomiast zupełnie nie, ma, nie mamy mogą co do i właściwego. A to w ten sposób, że jeżeli mamy na przykład ocieplany dach i wysoką temperaturę w granicach godziny 12-13, to yy, yy, jakaś warstwa, która jest warstwą na przykład z wełny drzewnej albo z innych materiałów bardziej yy, rustykalnych, standardowych, blokuje tą temperaturę, czyli mamy tą temperaturę niską. Natomiast później oddaje. Czyli jak mamy dom, który yy, zaczyna yy, się ochładzać na skutek tego, że temperatura powietrza spada, to po prostu mamy generalnie kalorowe. I to w dzisiejszej sytuacji, no, nie będę dodawał, jest niesłychanie istotne. Kładzie się na to nacisk, ale nie aż tak bardzo. Oczywiście tam, gdzie mamy ocieplenie naturalne, ten element funkcjonuje. Ja sam nie uniknąłem błędów, jak każdy. jak kupiłem dom na wsi, to pierwszą sprawą, jaką zrobiłem, to oddałem sąsiadowi całe, ścian, całe siano, bo miał konia. Oczywiście no nie obraził się, bo kąsia, kąsia na nieje, bo akurat było już ten. Natomiast mi się okazało, że to było działanie bez sensu, ponieważ po prostu w zimie zmarł. No i współcześnie oczywiście się stosuje te, te materiały. Wracamy powoli do tego, to znaczy do wełny drzewnej, do konglomeratu, czyli betonu wapienokolnego. Trochę się to traktuje jako takie nawiedzone materiały, ale to nie do końca trzeba traktować. Półrzadnym puselio, pół bo yy, na przykład wełna, yy, na przykład wiór na tak zwanym zachodzie mają normalne atesty. I to się kupuje w big bagach, nie jest to wcale drogie, można to sobie zastosować, a nawet osoby, które po prostu wiedzą, jak to zastosować, mogą sobie to od yy, yy, jakiegoś najbliższego stolarza załatwić no i próbować aplikować w jakimś tam formie. Do współczesnych antagonizmów oczywiście musimy zaliczyć styropian, bo on hamuje dyfuzję, jest bezsensowny, jeżeli chodzi o kumulację ciepła. Musimy zaliczyć wszystkie pianki PIR i PUR i no, nie będę się tutaj wgłębiał, ale nie możemy również mówić o tym, że mamy podział pianek na otwarto-komórkowe i zamknięto komórkowe, bo te badania dotyczą tylko i wyłącznie wymiany pianki z powietrzem, na przykład, a nie dotyczą wymiany pianki z więźbą. Jeżeli do więźby przytknięty jakiś materiał, który jest materiałem fizycznym, a nie powietrzem, to jest jasna sprawa, że ta efuzja, efuzja nie zajdzie. No ale to ciężko tłumaczyć. No i wełna mineralna, z uwagi na to, że ona jest również materiałem zimnym, a poza tym wełna mineralna. Mając tą dyfuzję samą, małą, bo w granicach 1 i 2, musi być otulana wełną mineralną, membraną, ponieważ w innym przypadku zaczyna się zawilgadzać, czyli pojawiają się grzyby, pojawia się zmniejszenie izolacyjności, a otulenie membraną wełny mineralnej kończy dyfuzję w obiekcie. I mamy, możemy wrócić do tych zdjęć, które mieliśmy na górze. No więc jak widzę czasem takie rzeczy, to... No Nie jestem bliski załamania, bo staram się je jakoś tam y, trzymać, ale jest jak jest. Ochrona przed szkodnikami biologicznymi była bardzo ważną sprawą. To znaczy, przede wszystkim stosowano, y, stosowano bielenie wapne. I y, tutaj troszeczkę wrócę do, tego, y, pierwszego, do tej pierwszej informacji. Proszę zwrócić uwagę, że wapno, jako takie, czy wapno balon, palone, czy gaszone, składa się generalnie z dwóch. Części. Pierwsza część to jest metal, który jest wapniem i on w tym szeregu elektrochemicznym, którego tutaj nie pokazałem, ale żeśmy gadali, co znaczy ja gadałem o tym potencjale, no to jest na drugim miejscu, policie. A końcówka, czyli ten ogonek jest od H, od H prawda, czyli rodnik hydroksylon. Yy. Mamy impregnację smą drzewną, czyli z kolei na ciemno, no i typowe Konserwacji. To są też zdjęcia mojego dziadka, które jak Państwo już wiecie, się nudził. I koło Andrychowa y, fotografował te domki. No wydaje mi się, że jednak y, ta ochrona cały czas była, bo te domki nie wyglądają na to, żeby to wapno odpadało albo żeby mu się coś działo. Oczywiście, no, dach jest o wiele gorszy, o gorszym stanie, ale na przykład kominy i dach nie. I tutaj mamy mam na przykład y, współczesny przykład, chyży. Czyli budynku Łękowskiego w Bieszczadach, gdzie ta izolacja jest, i to drewno jest po prostu w idealnym stanie. I tak się bardzo często zdarza. No, takie ogniska kochołów są jasne, że to często się też używa. No i do współczesnych antagonizmów musimy zaliczyć. Piaskowanie, które jest po prostu no, katastrofą w sensie zastosowania tego. Niestety no znowu mamy do czynienia z pewnego rodzaju sytuacją polegającą według mojego poglądu na tym, że piaskowanie jest stosunkowo prostą metodą. Kupuje się maszynę, coś tam do niego się wrzuca i proponuje się klientowi tak zwane czyszczenie obiektu. Ja zawsze mówię, no, panie kolego, pani Asiu, a przecież ten obiekt nie jest brudny, to po co go pani czyści? No i takie rozumowanie jest. Musimy obiekt wyczyścić. Pani też chciała to wapno zdejmować. Pamiętam. No i tak właśnie wygląda drewno po piaskowaniu. To jest yy, no jakiś antagonizm miodu na serce powiedziałbym. No a tak wygląda drewno. Tu nie będziemy się doktoryzować po jakimś takim zastosowaniu. Oczywiście płyty te w ogóle nie wytrzymują yy, niczego, bo nie, nie, to się proszę nie śmiać, dlatego że ten budynek jest piękny. On tak wygląda w środku. Więc tak można zniszczyć obiekt. Można zniszczyć obiekty z obiektem historycznym, yy, absolutnie z drewnem, z uszczelnieniem idealnym. A jak wyglądał, no to Państwo widzieliście. Niestety musimy powiedzieć o technologiach yy, zanikających, to znaczy o takich rzeczach, które występowały i z pewnych przyczyn się yy, kończą. Przede wszystkim uszczelnianie mchem, dlatego że mch, me, mech, czyli gatunki mchu y, są pod taką ochroną, że ciężko już materiały y, zdobyć na nie, to trzeba dosyć dużo materiału. Tam stosowano dwa gatunki mchu różnego rodzaju, w zależności od tego, gdzie go zdobywano, ale pierwszy to był taki materiał uszczelniający, a drugi to, był, to były włókna, y, które nadawały jakąś tam takie zbrojenie temu Obiektowi. To, co jest obok, to jest tak zwane trusło, czyli kawałek pługa, który się później przekształcił w narzędzie do ubijania tego trusła. No i powiem tak, że zajmowały się kobiety zbieraniem tym, tego mchu i kobiety się zajmowały również drugą czynnością, mianowicie zajmowały się optykaniem tego mchu gliną i nawet się zachowało takie powiedzenie przyjdą, przepraszam, baby z gliną, wszystkie szpary z To jest budynek y, również z istednej, y, z połowy y, XIX wieku i proszę zwrócić uwagę, że ja rozmawiałem i z babcią i z córką, która ma dwadzieścia kilka lat, próbuje ten budynek ratować, to nie było ruszane. Znaczy nikt nie pamięta, żeby ta glina była jeszcze raz w jaki sposób uszczelniana. No taki stan gliny to jest po prostu cudo, które się tam zdarzyło. No więc przy odpowiednim potraktowaniu tego to się zdobyć da, tym bardziej, że no, w Polsce mamy zasoby gliny i można to stosować. I ta technologia jest już mniej zanikająca, aczkolwiek no, na część osób, które yy, to stosują, patrzy się jak na lekkich wariatów. Pianka poliuretanowa to jest punkt pierwszy. Zawsze kit syntetyczny jest punkt drugi, pakuj sznur niestety punkt trzeci, ponieważ piankę daje się, gdzie popadło. W tym przypadku akurat pianka została dana pomiędzy mur szczytowy, to przepraszam, ale to jest budynek murowany, ale powiedziałem to dlatego, że ta pianka ma taką siłę, że przy drobnych uszkodzeniach więźby, bo nasi się kapinkę rozeszła, pociągnęła ten mur za sobą. Czyli po prostu jest to działanie po pierwsze bez sensu, ponieważ wiadomo, że nie powinno się z względów konstrukcyjnych w ogóle łączyć broszczytowego z yy, yy, więźbą, bo i po co. No ale ktoś myślał, no jest dziura, to zapiankujemy, a co? Wełna mineralna tam jako artefakt jest na górze. No i to jest przykład, no jest, niestety, naszych południowych sąsiadów, którzy produkują fatalny produkt. Oczywiście nie powiem jak, bo zaraz pójdę do sądu w tej sprawie, ale to jest katastrofa. Ta, ten syntetyk, który się stosuje. wizualna, ale przede wszystkim katastrofa technologiczna. Yy, to znaczy, nie, to nie jest katastrofa technologiczna, ponieważ współczesny rozwój budownictwa idzie w tym kierunku, żeby ułatwić robotę wykonawcom, a nie po to, żeby było lepiej. I jeżeli wyjdziemy z tego założenia, to wszystkie inne elementy są po prostu zrozumiałe, dlaczego tak jest i po co. Ktoś chciał dobrze, to znaczy to są pakuły. Podobnie jak yy, pani poprzedniczka nawiązuje bez przerwy do tego, że no widziała założenie, yy, omszenie, powiedzmy, bali owczą wełną, to tutaj yy, właściciel tego obiektu upchał pakułami. No teoretycznie się da, to znaczy są jak gdyby różne zdania na, na ten temat, na przykład Szwedzi to jeszcze olejują, no ale to ma jedną wadę, że nie jest to na kuny. No i tak samo jak kuny, Robią zamieszanie w y, różnego rodzaju ociepleniach naturalnych, bo są w stanie y, otulić się w piankę, y, wełnę mineralną, są w stanie pogryźć sobie piankę. Tak samo dobrało się do tego, i to też jest pewien rodzaj wiedzy. To znaczy, nawet starając się dać materiał jak gdyby istotny i taki pasujący, musimy się zastanowić, dlaczego akurat w pobliżu takiego nie ma. Bo jest gniazdo kun i nikt tego nie będzie dawał w zmysła. No i tak, czyli. Yy, Ponieważ nie chcę państwo za bardzo zanudzać, ale może rozbawię Państwa właśnie tym podejściem, które, mamy, które ja mam osobiście przynajmniej bardzo inżynierskie do różnego rodzaju elementów, to zadam zagadkę dla Lelaksu, bo mamy już prawie koniec. Co to jest? Znaczy, co opisuje ten wzór? Prawda. To jest, to jest równanie Eulera i jak nikt w nie powie, no to podam zagadkę, znaczy, to jest podpowiedź. Ogólnym rozwiązaniem równania Eulera jest równanie Bernoulliego. Cisza. To jest właśnie pan Audor, a on tak narysował. I teraz, jak widzimy, to się zastanowili, w, w jakich latach on to narysował, to się okazało, że on to narysował, wymyślił i ustalił zdecydowanie późno, bo obiekty, które miały z, zastosowanie właśnie takie, istniały sobie już dawno. To jest zdjęcie mojego dziadka, lat 30. No i Patrzyłem na to zdjęcie, patrzyłem, patrzyłem i myślę w końcu, no dlaczego ten dom nie ma komina? No bo to jest górna chata. Także różnego rodzaju elementy niestety występują, i no, namawiam inwestorów moich do tego, że powtarzam, żeby zrozumieć budownictwo drewniane, a przede wszystkim jeżeli mamy jakiś element, którego nie rozumiemy, próbować go zrozumieć, doczytać, dowiedzieć się, a w każdym razie, no przede wszystkim go nie ruszać, czyli taka sama zasada jak u lekarzy. Czyli poza miatem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Zapraszam teraz panią doktor habilitowaną Monikę Bogdanowską, zastępcę dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która na zakończenie i podsumowanie dzisiejszego dnia zaprezentuje państwu wstępne wyniki raportu o stanie ochrony architektury drewnianej. Myślę, że będzie to dobre dopełnienie wszystkich wątków i kwestii, które nasi prelegenci dzisiaj omawiali, a więc zapraszam panią dyrektor. Szanowni Państwo, stajemy przed trudną alternatywą obiad, zwiedzanie czy wizyta u Apolonii. Postaram się maksymalnie skrócić moje wystąpienie, choć nie będzie to łatwe. Mianowicie, zaczynając pracę w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, dostałam polecenie od Pani Dyrektor Katarzyny Zalasińskiej, żebyśmy zajęli się raportem na temat stanu ochrony architektury drewnianej w Polsce trudne zadanie, tym bardziej, że wszyscy przeczuwamy chyba, że ten stan do dobrych nie należy. Oparliśmy się tutaj na takim dużym raporcie, który był opracowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i dotyczył stanu zabytków nieruchomych w Polsce, przy czym był to generalnie odnosiło się to do zabytków wpisanych do rejestru. Z tego raportu wiemy, że obiekty drewniane stanowią około 11% wszystkich obiektów wpisanych do rejestru, przy czym już teraz wiemy, że ten stan się skurczył do mniej więcej 9. Większość obiektów drewnianych albo nie podlega żadnym formom ochrony, albo podlega po prostu włączeniu do ewidencji z wszystkimi konsekwencjami tego typu ochrony. Co jest największym paradoksem i tu jakby słabość wyliczeń. E, słabość wyliczeń statystycznych, że zabytki drewniane są statystycznie w najlepszym stanie, ale wynika to tylko z tego, że dużą grupę tych, które są wpisane do rejestru stanowią kościoły i te, które przetrwały, rzeczywiście podlegają bardzo, bardzo dobrej ochronie. Autorzy tego naszego raportu też wskazali, że rozmieszczenie zabytków drewnianych jest nierównomierne, to znaczy, że najwięcej jest powiedzmy na terenie Małopolski, to jest około 30%. Natomiast są takie regiony, gdzie jest bardzo mało na przykład w Świętokrzyskiem. Bardzo ważna rzecz. Autorzy raportu też zaznaczyli, że obiekty o konstrukcjach drewnianych, mówimy, że to są bardzo różne typy obiektów i różne formy konstrukcyjne, jest to najbardziej zagrożona grupa zabytków, która co więcej w niektórych regionach stanowi już tak naprawdę... Dziedzictwo utracone, a więc wiąże się to też jakby z utratą naszego charakterystycznego krajobrazu kulturowego. Mamy tutaj na przykład cerkiew w Miękiszu, takie dramatyczne zdjęcie pokazujące stan niektórych bardzo cennych, pięknych obiektów. Prace nad raportem zaczęliśmy w kwietniu, więc tego czasu nie mieliśmy dużo. W związku z tym musieliśmy przygotować specjalną metodologię, przede wszystkim ustalić, jakie będą kryteria doboru obiektów tak żeby dobrze zilustrować pewne procesy, typy morfologiczne oraz konstrukcje, a równocześnie żeby to wszystko dawało nam pewne takie dane, które będą reprezentatywne. Jeżeli chodzi o kryteria doboru obiektów, to staraliśmy się zidentyfikować tak zwane obszary referencyjne, czyli charakterystyczne dla regionu zespoły zabytków, no powiedzmy dla Małopolski mogłoby to być Podhale, oraz okres referencyjny, czyli musieliśmy się czasowo do czegoś odnieść. Była to najczęściej ostatnia akcja inwentaryzatorska. Tutaj oczywiście wspomagały nas nasze ośrodki terenowe, 16 ośrodków w całej Polsce, wytypowane osoby, które się tym zajmowały. Następnie konieczna była weryfikacja tego doboru w skali kraju, tak żeby nie było, żebyśmy zinwentaryzowali na przykład tylko obiekty sakralne albo tylko mieszkalne. No i metoda pracy. Przyjęliśmy, że tworzymy taką ankietę obszaru referencyjnego, czyli taki kwestionariusz i osoby, które dokonują następnie oceny, korzystają z ujednoliconego formularza. Utworzyliśmy zespoły, zespół wewnętrzny składający się z pracowników NIT oraz zespół zewnętrzny składający się z naszych przyjaciół ludzi, którzy zajmują się ochroną architektury drewnianej, którzy mają duży dorobek, mają udokumentowane różne zjawiska, którzy zgodzili się podjąć współpracę z nami. Oprócz tego zespół redakcyjny, który to wszystko razem zbiera, analizuje, archiwizuje oraz osoby, które opracowują konkretne zagadnienia, na przykład kwestie związane z finansowaniem obiektów architektury drewnianej. Jeżeli chodzi o to, co my mamy i na jakim zasobie musielibyśmy pracować, gdybyśmy chcieli opracować całość, karty białe, zielone i fiszki adresowe, czyli te trzy podstawowe formy dokumentowania zabytków, to jest, obejmują 42 tysiące ponad zabytków drewnianych i jest to mniej więcej około 27% wszystkich obiektów ewidencjonowanych. Przy czym obiekty drewniane są zinwentaryzowane na 46 tysiącach kart i jest to mniej więcej 26% całego zespołu. Przy czym oczywiście jest to znowu tylko statystyka, bo wiemy, że nie wszystkie obiekty zostały zewidencjonowane, a te, które zostały, też nie istnieją. Więc to tylko takie, powiedzmy, ogólne. To co ciekawego nam wyszło tutaj z tych naszych badań, to to, że w końcu lat 70. ruszyła wielka akcja, tak naprawdę inwentaryzowania architektury drewnianej. I wtedy tworzono mniej więcej czy tysiące opracowań rocznie. I przynajmniej połowa z tego to były właśnie zabytki architektury drewnianej. Natomiast wszystko się zmieniło po zmianach ustrojowych, kiedy nagle się okazało, że owszem, tych kart tworzy się więcej, ale zabytków architektury drewnianej ujmuje się zdecydowanie mniej, tak jakby zmalało zainteresowanie tym zasobem. Natomiast po roku 2000, co jest znowu pewnym paradoksem, Cały proces ewidencjonowania bardzo spowolnił, to znaczy tłumaczy się to brakiem środków finansowych, co może się wydawać trochę dziwne, ale w każdym razie tych, tych, tych ewidencji było tworzonych już zdecydowanie mniej. Tutaj tę dynamikę możecie Państwo zobaczyć. Ten pomarańczowy kolor to są lata 80. i 90., gdzie widzimy, jak dużo inwentaryzowano. W stosunku do żółtego koloru to jest po roku 2000. Zasób kart zielonych, tu oczywiście są białe są fiszki, ale tu się to właściwie powtarza. Pokazuje, jakiego typu najczęściej są to obiekty, a więc ten niebieski to są po prostu obiekty mieszkalne. Najmniej obiektów drewnianych to są obiekty użyteczności publicznej. Mówię o tych, które oczywiście zostały w jakiś sposób zintencjonowane. I tu kolejna ciekawostka, a mianowicie liczba fiszek adresowych, co niejako pokazuje nam yy, Dalszy kierunek działań, bo ten raport robiliśmy między innymi po to, żeby ustalić dalsze kierunki działań dla Centrum Architektury Drewnianej i Nidu, kolor żółty i kolor różowy, to jest w zasadzie brak fiszek adresowych, czyli my w ogóle w tych powiatach nie wiemy, co, co jest, więc koniecznie trzeba by to uzupełnić. Liczba obiektów architektury drewnianych w rejestrze, z procentowym udziałem obiektów drewnianych. Kolor czerwony. Nie mamy w ogóle obiektów architektury drewnianej, natomiast tam, gdzie mamy kolor niebieski, ciekawostka, zwróćcie Państwo uwagę, że to są miasta, czyli na przykład miasto Kraków można by powiedzieć, że wyjątkowo obfituje w obiekty architektury drewnianej, co chyba musi budzić nasz pewien sceptycyzm, jeśli chodzi o stan aktualny. I podobna sytuacja, jeżeli chodzi o obiekty ewidencyjne. Znowu mamy tutaj powiaty zaznaczone na czerwono, gdzie po prostu w ewidencji nie ma żadnego obiektu. I teraz nie wiemy, czy tam tych obiektów nie ma, czy po prostu nie przeprowadzono akcji ewidencyjnej. Ankieta obszaru referencyjnego wyglądała tak, była bardzo krótka, natomiast nasi ankieterzy, jeśli tak mogę powiedzieć, wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Tu mamy opracowany cały obszar. Cerkwi Nadsania przez pana Andrzeja Żygadło, zresztą też konserwatora dwóch sztuki, albo też niektórzy z naszych, z naszych ankieterów przeprowadzali na przykład ryzyko, ryzyko zniszczenia obiektu na podstawie metody Jana Teichmana. Niezwykle cenne, bardzo ważne informacje dla nas. Okres referencyjny dla większości obiektów z tego raportu to są lata 70. i 90., a więc mówimy o stanie tym wyjściowym dla architektury drewnianej sprzed 30-40 lat. On już wtedy był jednak mocno uszczuplony. Otrzymaliśmy w sumie 47 obszarów referencyjnych według określonych kategorii, a więc zabudowa sakralna, gospodarcza i tak dalej. Szacujemy, że mniej więcej to 2000 obiektów, ale tutaj liczby nie są tak naprawdę istotne, co bardziej rejestrowanie zjawiska. Staraliśmy się uchwycić wszystkie rodzaje typy morfologiczne, a więc zabudowa wsi, miasteczek, obiekty sakralne, leśniczówki, które okazało się, że są w bardzo złym stanie jako, jako właśnie taki zespół, a nawet obiekty współczesne, czyli te, które powstały po 1945 roku i oczywiście są to obiekty objęte wszystkimi możliwymi formami ochrony oraz nieobjęte żadną ochroną. Co mamy ciekawego? Ankieterzy wstawiali ocenę dla zespołu. Bardzo często to była ocena podwójna, czyli na przykład między 3 a 4, bo takie oceny jak w szkole. No i niedostateczna ocena, czyli właściwie taka, że to już jest stan katastrofy. To jest 26 obszarów, czyli właściwie największy. Największy zasób jest w stanie katastrofalnym, dostateczna 17, dobra 16, bardzo dobra 5, czyli mamy taką sytuację, że z tych badanych obiektów stan zły to jest dwukrotnie większy niż stan dobry. Można po prostu powiedzieć, że poprawa stanu to w skali kraju raczej jest wyjątek od reguły. Tutaj bardzo ładny przykład podlaskich wiatraków. Do tego mamy bardzo interesujące informacje też umieszczane w ramach ankiet. Na przykład to o czym było mówione i tak sobie myśleliśmy, że tutaj nie umawiali jaki będzie temat wystąpień, ale ten właśnie zanik zieleni towarzyszącej, która przecież wiemy, że jest elementem Ochrony, stabilizacji klimatu wokół budowli. Proboszczowie są zachwyceni faktem, że mogą wycinać drzewa i że w kościółku będzie suchutko i nic nie będzie zamakać. No i dla ilustracji takie zdjęcie znalezione w internecie. Wiemy, że przy kapliczkach zawsze były, zawsze były sadzone drzewa, tutaj zostały brutalnie wycięte. No i typowy, typowy krajobraz, architektura drewniana i drzewo. Zajęliśmy się też szerzej niezwykle ciekawym zagadnieniem, które nie mieści się w żadnych kategoriach, a mianowicie budynkami wznoszonymi w technikach niekonwencjonalnych. To jest temat, który bada od wielu lat pan profesor Jarosław Szewczyk, który włączył się w nasze opracowanie i podzielił się swoją wiedzą. To są techniki, które wykorzystywały tak naprawdę najtańsze, najbardziej byle jakie materiały, takie na przykład jak gałęzie jałowca, czy polana opałowe, które były po prostu spajane gliną? Większość z tych obiektów, zobaczcie Państwo, jak bardzo piękne i malownicze w zasadzie już nie istnieje tak właśnie jak ta wznoszona w technice ściana, ściana budynku. To jest Podlasie, ale co jest ciekawe, to właściwie jest cały region północnej Europy, ale też Stany Zjednoczone. I to są techniki stosowane do dziś i podlegające pełnej ochronie. U nas jest to temat w ogóle można powiedzieć, pominięty. Wstępne podsumowanie wyników raportu. Następuje stała utrata zasobów. Drewna w Polsce się w zasadzie nie buduje, albo buduje się w zupełnie nowych technikach, które no nie wiążą się po prostu z, z tradycjami, z artykturą historyczną. Szacujemy, że około 1 trzecia zasobów. Na poszczególnych kartach znikła, ale są też takie przykłady, gdzie zachowała się tylko jedna czwarta pierwotnego zasobu, jak na przykład szałasy pasterskie w Tatrach, pomimo że one były jednak chronione. Z drugiej strony istnieje i to myślę, że tutaj pan Piotr Horodyski, który występował przede mną, potwierdzi, że jest bardzo duże zainteresowanie tym typem architektury, bo jest to taka szansa na ucieczkę za miasto, mieszkanie na swoim bliżej natury, ale jest to też też było mówione, czyli takie poczucie, że to jest właściwie taki dom w substandarcie, trudny do utrzymania, kosztowny. Widzimy bardzo silny trend remontowy i to takie dzielenie się różnymi informacjami na forach internetowych, jak tam sobie z czymś poradzić. Natomiast prace prowadzone w obiektach drewnianych są prowadzone najczęściej w sposób niefachowy. To, co jest też takim pewnym paradoksem, i co żeśmy odnotowali, że zarówno obiekty pozbawione bieżącego utrzymania, jak i obiekty poddawane remontom, są bardzo w złym stanie. Znaczy, często jest tak, że to bieżące utrzymanie niestety przynosi więcej szkód niż pożytku, natomiast te obiekty, które się rozpadają, jednak zachowują swój autentyzm, swoje wartości zabytkowe, i to też jest istotne. Niewielki wpływ na stan obiektu ma zasobność właściciela czy nawet terenu. Byliśmy zaskoczeni na przykład bardzo słabym stanem zachowania świetnych obiektów w Bogatyni, gdzie jest, są wszystkie formy ochrony, gdzie jest stosunkowo dużo też pieniędzy. Gmina nie jest uboga, niestety stan tej architektury pięknej jest, jest bardzo marny. Forma ochrony konserwatorskiej nie ma zasadniczego wpływu na stan obiektu, ale jednak daje pewną szansę ratowania. znaczy Jeżeli jej nie ma, no to po prostu nawet nie ma się do czego odnieść. I ochrona architektury drewnianej jest w odniesieniu do większości obiektów iluzoryczna. No to jest niestety wstrzał w kolano, ale musiałam o tym powiedzieć, po prostu, po prostu tak jest. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków my dzielimy opiekę i ochronę na zabytku, dla zabytków, jakby to są takie dwa główne działania. Za stan opieki odpowiedzialni są właściciele i posiadacze, dysponenci. I co jest po ich stronie? Przede wszystkim największym problemem jest to, że właściciele nie są zainteresowani zachowywaniem tych obiektów. Nie widzą dla nich potrzeby trwania, podtrzymywania, dokładania. Nie mają świadomości wartości tych obiektów, a poza tym charakteryzują się pewną bezradnością, to znaczy nie wiedzą po prostu, co mają zrobić, jakby to miało wyglądać nie są zainteresowani pozyskiwaniem dofinansowania do remontu bo to się wiąże po prostu raz nie wiedzą a dwa z niechęcią przed wchodzenia w te wszystkie tryby konserwatorskie co bardzo plastycznie pan Filip Gawliński określi jako łapę konserwatora że jak już konserwator na czymś położy łapę no to już koniec to już się nic nie zrobi no i właśnie te procedury budowlane i konserwatorskie które są uciążliwe i niestety nie powinno to w ten sposób wyglądać no, i oczywiście to, że prowadzi się pracę w sposób doraźny, byle jaki, przez czyjeś porady, a nie w sposób profesjonalny. I tutaj mamy taki właśnie dom drewniany po tuningu. Pan, który przeprowadził ten remont, chwalił się na wszystkich forach, jak wspaniale dom jest wyremontowany, jaki będzie cieplutki, jak bardzo się będzie w nim mieszkać. Fajnie. No, więc wykonawstwo, a więc bardzo niska jakość prac remontowych. Brak rozpoznania przyczyn niszczenia, stosuje się współczesne materiały i techniki do obiektów historycznych, o czym była mowa, brak poszanowania dla historycznej substancji i głębokie przekonanie, że pewnych rzeczy się zrobić nie da. Na przykład nie da się wyremontować starych historycznych okien czy drzwi, co jest niezgodne z y, prawdą. Jeżeli chodzi o stan ochrony, czyli to, co należy do administracji państwowej, samorządów, instytucji, nadzór służb konserwatorskich nad pracami jest bardzo słaby. To jest fakt i, i musimy o tym powiedzieć. Roboty zresztą bardzo często nie są zgłaszane. Często jest tak, że dom drewniany jest zastępowany murowanym 1 do 1. Nawet wydział lokalne, architektoniczno budowlane o tym nie wie. Przepisy prawa budowlanego, i to jest rzecz, która powinna ulec zmianie, naprawdę, nie widzą specyfiki obiektu zabytkowego ani w ogóle drewnianego. Tu jest ta kwestia uzyskania współczynnika przenikalności, z czym się zmierzy każdy, kto będzie chciał translokować dom i postawić go na nowo. Zresztą tak jak Ela Graboś, kiedy. Chcielibyśmy w tym domu mieszkać, musi mieć pozwolenie na budowę i w związku z tym grubość ścian musi wzrosnąć do 69 cm, co jest kompletnym absurdem. No Jest niedobór działań związanych z ewidencjonowaniem i weryfikacją zasobu oraz agregacją danych i to na pewno jest zadanie dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz brak innych planów opieki nad zabytkami, brak nadzoru gmin nad obiektami zabytkowymi oraz tworzenia jakichś programów, które wspierałyby właścicieli wstępny zarys kierunków działań, to z czego nam się tutaj jakby zdajemy sobie sprawę, że ochrona obiektów drewnianych jest niemożliwa bez społecznego wsparcia. To znaczy jest to absolutny warunek sine qua non z uwagi na charakter tych obiektów, że jej ratowanie jest możliwe tylko w oparciu o aktywność społeczną. Im ona będzie większa i lepiej ukierunkowana, tym więcej jesteśmy w stanie zdziałać. Powinniśmy też pracować na rzecz zmiany percepcji architektury drewnianej, żeby ona nie była kojarzona z tą biedą, z tą byle jakością, z tym, że tam robaki, z tym, że jest wilgoć i tak dalej. W związku z czym konieczne jest tworzenie jakichś systemów wsparcia dla osób, które się tym zajmują i propagowanie dobrych praktyk. Są. Zarysowane już mniej więcej kierunki działań, bez których po prostu nic nie zrobimy i nie uratujemy tych resztek naszego zasobu. Tak więc zwiększenie intensywności prac inwentaryzatorskich, agregowanie wszystkich danych, czyli zbieranie ich po prostu w jednym miejscu, gdzie być może jest właśnie zadanie dla Centrum Architektury Drewnianej. Tworzenie programów ochrony specyficznych grup, zespołów lub obiektów w ramach współpracy administracji państwowej z samorządami lub właścicielami. Myślę na przykład o leśniczówkach. Wydzielenie funduszu na ratowanie zabytków artyktury drewnianej z puli programu Ochrona Zabytków. Bo rzeczywiście, tak jak to jest teraz, wszystkie obiekty są traktowane po równi, a z, <laughs> patrząc czysto z urzędniczego punktu widzenia, łatwiej jest po prostu wydać je na duże prace i szybko środki rozdysponować niż, jak to powiem kolokwialnie, bawić się z setkami małych obiektów, gdzie będziemy remontować po jednym oknie. Konieczna jest zmiana zapisów prawa budowlanego w zakresie. Normatywów stawianych zabytkom budownictwa, bo to, co jest, to jest kompletny absurd. I oczywiście, edukacja, edukacja specjalistów, dlatego, że mamy świadomość tego, że po prostu mało osób w Polsce w ogóle wie, niewielu architektów w ogóle wie, jak się zmierzyć obiektem drewnianym, nawet powiem, że, że, że chyba są to w ogóle jednostki. Oczywiście, edukacja społeczeństwa, no i oczywiście, też upowszechnianie wiedzy o zabytkach drewnianych. Przewidujemy publikację, upowszechnienie naszego raportu na przełomie najbliższego roku. Państwo jesteście pierwszą grupą, że tak powiem, elitarną, która poznaje te wyniki. Tak jak powiedziałam, absolutnie wstępne wyniki. I słów kilka na temat Centrum Architektury Drewnianej Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które właśnie działa na rzecz tego typu prac, ratowania i ochrony, propagowania dobrych praktyk związanych z drewnianym budownictwem i jego konserwacją. Ten raport, który żeśmy przygotowali, on ma za zadanie właśnie pokazać nam, co powinniśmy dalej robić, czy on ma tak naprawdę ustawić kierunki działania Centrum Architektury Drewnianej. Dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy z Centrum Architektury Drewnianej. Powiem, że Centrum organizuje m.in. warsztaty praktycznej ochrony budownictwa drewnianego i bardzo dużo tutaj robi pani kierownik Agnieszka Gajec, której chciałam bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować, która też zapewniła organizacyjnie we współpracy oczywiście z Centrum Manga to organizację tego naszego seminarium. Także brawa dla pani Agnieszki, bardzo dziękujemy za jej działanie. Dziękuję za uwagę i w takim razie będziemy teraz. Nie wiem, co, na lunch czy zwiedzać? Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że nie żałują Państwo czasu spędzonego z nami i to jeszcze nie koniec. Mamy około 70 minut do wyjazdu do Zagrody Apolonia, ponieważ udało mi się przesunąć nasz wyjazd na godzinę 14.30. W związku z czym chyba nie musimy rezygnować z żadnej aktywności zaplanowanej jeszcze na dziś. Więc chciałabym Państwa teraz serdecznie zaprosić do obejrzenia wystawy Duch Ukryty w drzewach. I Państwa przewodnikiem po niej będzie pan Waldemar Afelt, który otwierał, miał wystąpienie otwierające dzisiejsze seminarium. Myślę, że zmieścimy się w około 30-40 minutach. Później przejdziemy na lunch, a po lunchu ci z Państwa, którzy chcą z nami wyruszyć do zagrody Apolonia, będzie autobus pod wejściem czy przy ulicy pod wejściem głównym do Muzeum Manga na nas czekał. Natomiast ci z Państwa, którzy nie wybierają się z nami do Apolonii, będą jeszcze mogli zostać na wystawie tutaj i obejrzeć ją dokładnie. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i zapraszam do dalszej części programu. Z tym, że nie jestem pewna, jak przejść stąd na wystawę Duch Ukryty w drzewach, ale mam nadzieję, że Pan przewodnik Państwa poprowadzi.